elo, elo. Elo, elo. Elo, elo, elo. Witam, szefie. Siemanko. Lecimy z tym. Lecimy z tym, widzowie. Witam serdecznie. Elo. Nasz mega cicho mikrofon. Teraz powinien być dobrze, bo był oddalony trochę od ryja. Ale damy go trochę głośniej. Siema, siema. Już powinno być wszystko git. Muzyka nie jest za głośną? Elo, elo, tak jest. Ja się ustawiam tylko na YouTube. Na YouTube muszę ustawić jedną rzecz, widzowie. Tutaj nie wiem czemu zawsze mi ustawia amerykański serwer, wiesz co chodzi? To jazda, jak? Elo, elo, pach. Mhm. Dobra, i tak o jedziemy teraz z tym. Opcje wiekowe jest git. Pokaż więcej. Powodzenia. TFX. Tibian, Starter, Tibiantis, na żywo, livestream, Gorgo Live, bla bla bla. Język transmisji polski. Nie wiem skąd mi tu ustawia Amerykę, ale ja nie umieć na tyle dobrze po Ameryki, żeby kurde robić takie tanie. Witam serdecznie, także Tori, siemanko. Cry Off, siemanko. Sebastian, witam serdecznie. Patrykos, już jest wszystko git. Debolec, siema, siema. Gimek, witam serdecznie. Tony Halik, yo. Magnes, witam serdecznie. Kurwa, wróciłbym do Tibi, ile czasu brak? 7-4 to były czasy? No, 7-4 to były i są czasy, nie? Są czasy. Piękne czasy. Fajnie, że może trochę witam, tu, szef. Trochę tam. Od razu wam mówię, widzowie. Będzie Nostalter, ale będzie też Tibiantic, więc będzie jedna i druga, więc spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą, wódkę popijamy kolą, wiecie o co chodzi, wszystko jest git. Co kupiłem go za grosze, bo od widza go dostałem za darmo, ale nie chciałem za darmo, to mu trochę sypnąłem. Siema zjarany rycerz. Elo. Elo ponownie. Dobra, tu mamy bolty. Kurde, wiesz co, ceny są w miarę spoko, nie? A mi się nie chciało od zera robić. No bo po co mam robić od zera, wiesz o co chodzi? Idziemy tego. Stealth drinka potrzebujemy, widzowie. Stealth drinka potrzebujemy. No pewnie gdzieś na markecie musisz szukać, nie? Na jakichś grupach. No tak to ciężko. Siema Boguś, siemanko, koszmar, witam serdecznie. Gdzieś na markecie byś musiał patrzeć, wiesz? Na markecie na tym, nie? Na Facebooku, nie? Pach. Dobrze, synu. Jakie hihi, to ładne hihi, kurwa. Darasia, jest. Ja właśnie z ruka próbuję wyjść. Dobrze, trening czyni mistrza. To dziękuję, dobry z siebie człowiek. Nie ma problemu, byku, nie ma problemu. Czy o Puniu będzie materiał? No, chcieliśmy zrobić wspólny odcinek, ale Punio w końcu raz chciał, raz nie chciał, bo on nie lubi takich rzeczy. No i na razie tego odcinka nie ma. Także wiesz. Na razie lipa. Ja też nie należę do takich ludzi, co się będą prosić. Więc jest jak jest. Wiesz co? Jeden z widzów ma mi pomóc przy odcinku z Galany. Więc prawdopodobnie niedługo powinien być. Co mi przeszkadza? Sosyska dobrego. Nie jest za dobre. W cateringu takie kurwa Ciastka owsiane. W sumie nie są złe, ale nie są też dobre. Jakieś wybitne nie są, wiesz co chodzi. Ale wiesz, ale coś tam trzeba zjeść, nie? Siemanko. To jest starter, ale mamy też Tibiantisa, nie? Robię sobie... Na drugim ekranie robię sobie runki. Także zbieramy Explo, żeby na behemoty na Tibiantisie pójść, wiesz o co chodzi. Siema Bulano, witam serdecznie. Czego muszę sobie monitor obrócić bardziej w siebie, o. Jest git. Witam szefie. Yo. Idziemy na tego, na Steldringa, bo muszę questa zrobić. Questik musi być. To był luks. On już istnieje chyba z 1,5 roku, stary. A ostatnio widzowie mnie namówili. Więc mówię, spróbuję. Też 7.4. Trochę ulepszony, ma parę takich fajnych rzeczy. Na przykład można rotate'a robić itemami. I patrz, możesz mieć oldschoolowe itemy, nie? No nie wszystkie, nie? No zależy co. Stare i nowe rzeczy możesz, nie? Że to tak ujmę. Tak, tu minotaury normalnie wolne są. Nie, ktoś tu jest chyba. Czy wolny? Jest list? Jest list. No kurwa. A jak na Tibiantisie? A, offline jest. No to uj. Nie, no jest tutaj. To jak ja to wpisałem? Essa. Mam błąd w liście. Podrost ZWM-u, haha. Pozdro. Czekaj, ty który masz level? Idę na dół. Questa. Też. Taki sam exit na Tibiantisie. Ludzie się czepiają, że nie chcą streamerów. Wiesz jak to jest. Jak ktoś będzie chciał, to i tak tu przyjdzie. Czy z nami, czy bez nas. Wiesz co chodzi? Jak będzie chciał, to i tak tu przyjdzie. Czemu on się kurwa nie rzuca tych GB'ków? O, pach. Aby... O, ale ładnie strzeliłem z tego, kurde. Para. Pam to na spokojnie, wariacie. Dobry. Czy... Żebym... O. Pa, ja sobie to wybiję spokojnie. A tutaj to na pewno będzie trzeba... Na tego, nie? Wiesz jak jest. Tutaj... No jest fajny serwer. To trzeba zobaczyć, nie? Kurde, akurat... się zaznaczył na battle, nie ten co trzeba, ziomeczek. Tarcza by się tu przydała, nie? No, nie mam map, ale będę musiał to rozkminić. Ponoć to jest łatwe. Gdzieś tam ziomek mi mówił jak to zrobić, no ale póki co nie skumałem, póki co nie jest łatwe. Ale zobaczymy, no spokojnie, nie? No ale później Tibiantis też jeszcze będzie jakby co, nie? Więc spokojnie będziemy próbowali coś tam przyekwić później jeszcze, nie? Jak skumasz daj znać. Jak skumam to nie wiem. Zaraz się okaże, że poradnik zrobię jakiś. Dobra, chyba ucho użyjemy, bo tutaj kurde... Nie wiem czy ten... Ale to spoko exp idzie, nie? To jak się to powybija. A darts dzięki, a czekaj, bo powiadomienia mam chyba wyłączone. No i ostatnie donaty. Pasek follow i tak dalej? Nie. Ale dzięki za followka, nie wiem czemu nie dostałem powiadomienia. Ale dzięki za tego. Za donacika, znaczy może za followka wariacie. Jakiś UTW Grand Lux chyba by się przydał, co? Wiesz co, tam z Kolinem się znamy, to pewnie pewnie coś zrobimy, jakiś film, nie? Więc wszystko w swoim czasie, wiesz? Wywiady to trzeba dobrze się przygotować do wywiadu, może tak, no. Jeszcze bardziej. Ale myślę, że tam parę wywiadów na pewno jeszcze będzie. Tylko no musicie dać mi trochę czasu, nie? Ale chillera będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze. No tutaj łatwiej się wybija niż na tym, nie? Tak mi się wydaje, że mimo wszystko tu się łatwiej wybija niż na Tibiantisie. Tak mi się wydaje przynajmniej. O kurwa, ale mi zajebały, patrzę na to. Ło, jaki karabin, widzieliście to? Tego się nie spodziewałem, może ja się namanasuję. Ale jajca. Dobra, chyba jednak się namanasujemy, co? Żeby nie biegać bez many, bo ja mam tą tradycję biegania bez many. To jest u mnie norma, nie? Ale mi karabin zrobiły. Za ścianę się schowałem, żeby nie było. Ta. Wywiad z Colinem. Pobieg, nie? Po to, ale patrz, patrz. Tylko powiedziałem, nie? Tylko powiedziałem. Aha, no to widzisz, pewnie zależy jakie potworki, nie? No ale teraz powiedziałem i o kurwa, i wykrakałem, człowieku. Widzicie co się dzieje? Halo? Ale biją mocno. Tu trzeba krócej stać. Jak coś to wołaj. Na spokojnie, byku. Na spokojnie. Pach. Pach. Ale jajca. Ale jajca. Haj. Haj. Ale nadupsają. Ty, zejście na dół jakieś jest. Na Tibiantisie się nie ma. Zaraz zobaczymy co tam jest. O. Hajs, hajs, hajs. Ej, empty. Zaraz mi podasz sposób. Kurwa, ale empty jest. Ale lipa. A, tutaj quest jakieś, nie? Luta nie zbierasz? No, lipa, no. Coś tam zbieram, ale... Na razie chciałem wybić sobie, żeby ten... Ogólnie chciałem zbierać luta, ale teraz nie pozbierałem, no bo chciałem tylko Steldringa zrobić i wyjść, nie? Ale... Czekaj, ten ziomeczkowi dam znać, jak coś to wołaj. Ale aha, bo to się szybko respi, nie? Właśnie, bo tutaj jest ta różnica, że tu się szybko respi wszystko, zapomniałem o tym. No. Dawaj. Idę do góry. No ta, przecież tu są te fast respy, nie? To i tak nie jest miejscówka dla mnie. Tu jest idealna miejscówka dla jakiegoś maga. To jest przecież mistrzostwo świata, nie? Dzięki. Dzięki. Idę po ciebie. Szybko się respi strasznie, nie? Mega szybko się respi. W ogóle coś mi myszka przeskakuje. Muszę zobaczyć zaraz, czy coś mi się tutaj nie zaświrowało. Kurwa, ta postać nie ma Exuregran. Właśnie, mieliśmy Exuregran kupić, widzowie. Wymień monitor. W ogóle Bad Pixel mi wyskoczył, czujecie? Będę to zgłaszał, ale nie wiem, czy mi to przyjmą. Na samym środku mi wydupcył. Taki malutki, co prawda, ale wydupcył. O. A bo to się szybko rozkręca. Ja oglądam 360, żeby oszczędzać neta. A co, ona oglądasz ten? W sensie... Masz jakiś internet na telefon? Czy na kartę w sensie taki? Jak telefon? O. Por qué? Por qué no tengo dinero? Nie mogę zrobić wyższej jakości obrazu niż 360. Nie no, chyba jest git, powinno być git wszystko. Na czym nie możesz zrobić? Na YouTubie? Nie no, jestem tutaj. Nie no, jest normalnie Full HD. Da się. Ho. Dobra, wybijemy jemu chociaż. Zrobimy dobry uczynek. Ja niestety nie mam questa. To się szybko respi. Już się działa. To git. Czemu nie chcę? Witam, szefie. Siema, siema, witam serdecznie. Witam prezesa na tibijskim strumyczku. Najgorzej robić streama, jak się je. Ale kurde, ja to każdą chwilę, byle zaoszczędzić kurwa czasu i zrobić tego streama wam jak najszybciej. Dobra, gin. Dawaj, ziomek. Siemanko, teraz Nostalera. Ale robię sobie też runki, ADW. Masku, robię też runki na Tibiantisie, więc spokojnie. Widzowie, wszystko jest pod kontrolą. Sprzedaż ringa jak coś? Może ziomeczek sprzeda. Może widz sprzeda ringa. Czy potrzebuję? Może widz sprzeda. Wolę nie, okej. Luzik, luzik. Nie no, też będzie potrzebował pewnie, wiesz co chodzi. Ty, zrespił mi się na plecach normalnie, nie? Siema, siema, siema Elder, witam cię. Sposób na odkryte mapy. Ściągasz ze strony OTS mapki. Zmieniasz nazwę na Violet OMM. Czekaj. Teraz przeczytam. Ale dupnąłem beznadziejnie z tego GFBK, ale z tego już spoko. Dowora z HMM-a. HMM-a Dowora. Sobie mogłem zostawić tamte te... Tamte manaski sobie mogłem zostawić, nie? W sumie na upartego. Ale M-level też spoko tutaj. Dzięki temu, nie? Ktoś tu chyba expiole chciał robić coś tutaj na tych minusach. Ale dupłem. Coś tam mi wyjdzie. Witam serdecznie, czarna kokaino. Kurde, no mieliśmy zrobić styl drinka na tej postaci i nie zrobimy, bo nie mamy. O. Quest zrobiony. Wiesz co? Chyba na złotówki to 20 zł jakoś wyszło. Dwa razy mniej jakoś. Dobra, spróbujemy te mapy zrobić, nie? Możemy spróbować. Ściągasz ze strony, tak? Tej Nostalter. A ja mam tak. Taki spider. Takie pośle spidery. Oldschoolowe. Yo. Stąd ściągasz. Ja mam Nostalter. Aha, czyli dobrze pobrałem. Jakby... No. Ale czego mam zmienić nazwę, jak tu jest miliard tych... Miliard map. Jak w sensie? Mapki... Retro.omm. A tego nie mam. Jak mi się gra? Na razie spoko. Choć ponoć jak się ma wyższy level, to czuć trochę lagi. Więc zobaczymy, nie? Tylko co ja mam tam zmienić na Violet, jak tu nie ma? Aha. Dobra, ślepy jestem, sorry. To jest kitu. Okej. Violet. Dobra, czaję. To jest proste. Okej. Okej, podmieniamy to z tym. Dobra, czaję. Essa. Pajek stoją. Dobra, idziemy do depo. Już czaję, co chodzi. Co się dzieje na Tibiantis? Robię runę, wiesz? Robię runki. Później będzie Tibiantis. Tylko mam Andon. Chyba za 50 punktów, czy jakoś tak kupiłem. Dobra. Czekajcie. Zobaczymy, czy się uda. Przyłączę tutaj. Dobra, na bank się uda, nie? Zamień i zduplikuj. Co to proste, cholera jest. Jeżeli to wszystko. Voilà! Działa! Dzięki wielkie. Czy można Student Armor sprzedać? Wiesz co, jest taka strona jak Tibiantis XYZ. Jednego z widzów. Nie wiem, czemu nie chce się włączyć. Halo? To ładne Tibiantis XYZ. Nie wiem, czemu nie działa. Ale Tibiantis info? Nie działa dzisiaj. A. Chuj wie. W sumie trudno powiedzieć. Dziękuję, dziękuję bardzo. Kurde, nie wiem, nie powiem ci teraz, bo niestety dodałem. Niestety nie wiem, jak ci mogę pomóc w tym momencie. No to wiem, że muszę kupić uchy i przyzwyczaić się do tego, że tutaj leczenie się i strzelanie jest nieco inne, nie? Widz się pyta, czy da się Student Armory sprzedać na Tibiantisie. Ciekawe, czy tu się da kupić plecak manasów? Czy muszę kupić, że to tak ujmę, plecak, a później manasy? Na Outlaw Campie tylko. No to widzisz, to się da na Outlaw Campie. Tak jest. Tak jest, tak jest. This is how we do it. W ogóle nie wiem, czemu powiadomienia z falołków nie przychodzą. O. Z tubów przychodzą, a z falołków nie. Nie wiem czemu. Co to za to jest? To Stalter. Testujemy sobie. Plask. A czekaj, to nie ten chłop. A, uciekła. Dawaj tu. Jest. BP ma na fluid. Ciekawe, czy tak się da. Nie, no jedną sztukę mi sprzedaje. No to kappa. To musimy iść po plecak. Elo, jaki level i skille. Siema, tu masz wszystko widoczne, byku. Tibiantisa jeszcze nagrywasz? Oczywiście, że tak. Tu jest. To robię runy. No, tak jak w opisie macie, moi drodzy. Najpierw trochę do Staltera, później trochę Tibiantis. Addony się kupuje. Akurat się kupuje, no. I backpack. Który to ziomek sprzedawał plecaki, przyznać się. Chyba tamte pierwsze, nie? Tak? Ktoś kupował ostatnio blanek? To ty godusz. Ty, ja mam Stealth Drinka jakieś 6 minut. A, no to spoko, to jest to. Mhm. To sobie możemy zostawić. Czy my coś jeszcze potrzebujemy? Nie, stąd chyba nic. Kurde, to by trzeba było jakoś zablokować. O, właśnie. To jest spoko, że da się tak zablokować. No dobra, to myślę, że sobie możemy dać tutaj. Uchy sobie też mogę dać bliżej, żeby nie mieć tak daleko. I tak myślę, że będzie Sikalafon. Dzięki za suba. Jak się nazywa nuta? A wiesz, nie wiem, bo to jest jakaś playlista taka. Playlista z serii Muza do Live 10-godzinna. Fish by Backpack of Mana Potion. Idę spróbować, dobra, namówiłeś mnie. Namówiłeś. Fajne outfity mają niektórzy. Też mam mapy. Właśnie przed chwilą widz mi pomógł. No to proste się okazało. Nie ma. Znaczy... O! Kurwa, Esa, działa! Działa, widzowie. Nie, jakoś ta patologia. Mimo, że lubię te wszystkie hype'y, MMA, fame MMA i tak dalej, to nie wiem, jakoś tak trochę mi to, coraz bardziej mi to brzydzi. Za bardzo odpierdalają. Już za dużo się dziwnych rzeczy dzieje, nie? Dziękuję, no. Zastanawiam się, czemu nie słychać alertu niektórych. To jest właśnie dla mnie zagadka numero uno. Por qué nie słychać? Dobra, idziemy chyba udupcyć tego, nie? Chyba GS-a udupcymy, żeby mieć time ringa. Da, myślę, że to będzie git. Myślę, że damy radę. Jeszcze jak? Czekaj, bo kurde, nie wiem, czy nie przyszedł donate, bo dostałem powiadomienie na telefonie, ale nic nie widać. Nie doszedł donate. Wydawało mi się. A czekaj, przetestujemy wczorajszego. Bo coś mi tu nie gra. A nie, dobra, działa wszystko. 1 zł. Dobra. Serio ludzie zainteresowani Sagalana? Niszowy serwer zawsze. Co było za grubo? Siema, Grapper. Siema, witam cię serdecznie. Ale cenzura Essa? Co się stało? Jaka kurwa cenzura? Ej. Time ringa byśmy może zgarnęli. Robimy time ringa? Myślę, czy robi Sorka czy Eka. Jak będzie taki problem z runami jak na Team Tisie, to ja dziękuję. Jest mega problem z runami tutaj, więc... Mało ludzi sprzedaje runy. No. Mało ludzi sprzedaje runy. Pa, chłop się pojawił na chłopie. A, bo ja mam 2 czaty, wiesz? YouTube i Twitch, ktoś mi napisał, że cenzura jakaś. Ale to jaka cenzura? Minus tego jedzenia jest taki, że to się je pół godziny, nie? Już wiadomo kogo robisz. Essa. Postanowiłem się gdzie skoczyć. Real Tibia czy co? Mówisz, wyspę nostalgię? Real Tibia? Idziemy Portku zwiedzić. Jak wygląda Port Nadziei tutaj? Tu ponoć są te, stary. Ponoć jest banuta, podziemia baznuty i tak dalej. Ile BPSD? Kurde, chyba koło 4-5k, nie? Czyli jakby w przeliczeniu na Tibiantisa to 2 razy tańsze. Jakby na złotówkę byś to przeliczał. Gorgo, idzie robić tak, że robię runy na Tibiantisie i sprzedaję za złotówki? Idzie tak robić, no. Tylko nie możesz sprzedawać ich w oficjalnych źródłach, tylko jak już to GM-owie nie patrzą, czy tam na Facebooku będziesz sprzedawał. No właśnie, chyba już kiedyś było, nie? Pamiętam, już kiedyś tak było. Stąd 1:1? Nie wiem, czy 1:1, chyba 2:1. No wiecie, też się... ja wam powiem tak. Fajny serwer, ale też się nie napalajcie, bo im wyższy level, tym większe lagi. Essa. W sensie ping. Nie wszyscy tak mają, ale może... Yo, ninja. Dobra, może przesadziłem z tym, że wszyscy. Nie wszyscy. Ale że dużo ludzi ma problemy z pingiem i tak dalej. Później. Oby nie, bo mi też się podoba ten serwer. Oby było git. Idź na Hydrę. Nie no, Hydra to mnie poskłada na razie, mordo. Ja mam 38 level. Ping 160. No ja w tym momencie... A czekaj, a wy widzicie mój ping. Mam 120, ale czasami gdzieś tam dochodzi nawet do 300, nie? Więc to jest takie... C'est à la fin, coup de moi. Coup de moi. Yesa. Ale spoko. Estacito. Streamek z Tibi. 130 osób. Jedziemy z tym, kurwa. Estacito. Estacito. Potrzebujesz bochów i time ringa. To na pewno, no. Tylko bochy chyba są tutaj drogie, nie? Ja mam... Aha, tu już czytałem. Pink, no. Hydra to jeszcze by mi ten... Połamała skrzydła tibijskie. Złamałaby mi serce Hydra. Ale idziemy zobaczyć, co tam wygląda. Bochy 45-50k. No to tak spoko jeszcze, nie? No właśnie. Toka tutaj za 75k na Tibiantisie. No ludzie przechodzą, nie? Potrzebujesz wrócić do przeszłości. Byłem na tej nostalgii kiedyś, ale co z tego, jak tam idziesz, zabijesz te parę potworów, a później tak wracasz do strzelania 40 potworów naraz paladynem, nie? Tu jest krokodyl ekspiony teraz. Ale może coś tam wejdziemy zobaczyć. Do kiedy ta nostalgia ma być? Nie ma co patrzeć na niebo w Tibi. Postawcie łapki w górę, Essa. Tak jest, coś musimy wymyślić, widzowie, no. Dobra, na Cave'rata normalnie. Cave'rat dostał z GFBK. Idziemy zobaczyć, czy są małpy. To jest Nostalter. Ale oczywiście Tibiantis też jest, moi drodzy. Robię sobie runki teraz po prostu. Na drugim ekranie, a później... Później się tam przelogujemy na maga i pójdziemy trochę pograć. Wiesz co, Lucifer, nie wiem, kiedy będzie Tibiantis non-PvP, ale słyszałem, że gdzieś tam są jakieś plany, nie? Ale to wiesz, to se plany se mogą być, a serwer może wyjść za 3 lata. Jeżeli teraz na serwerze PvP będzie mniej ludzi, to wątpię, żeby robili non-PvP, nie? Pokazał tylko screena. Topa, it! Napiszę nawet XD, essa. Essa. Pach. To nie screen, przyjacielu. A ty dalej online? No kurwa, oczywiście, że tak. Nadchodzący dominando, tam co 3 minuty ktoś inny kurwa dominando robi. Ale to znak, że ten serwer naprawdę mocno żyje, nie? Ja tu kopię ekspię na Swamp Trollach, yo. Nie wiem, czy je nie oleję, po prostu nie przebiegnę, bo wszystkie bolty zużyję na to gówno, zanim dobiegniemy do respa, nie? Siemanko, możesz powtórzyć jakiś stosunek World Trade? No mniej więcej 100k tutaj, to 75 na Tibiantisie, nie? Taki stosunek. Choć jeszcze wczoraj było 2:1, ale wszystko się zmienia. Jeżeli komuś zależy szybciej na sprzedaży i w ogóle, to wiadomo, że wam o dupcy taniej. No ale wiecie, no Tibiantis jest polskim serwerem, tutaj jednak mogą być kurde lagi i tak dalej, ja się obawiam. Choć mam nadzieję, że będzie git, nie? Idziemy zobaczyć te portal. Jak ktoś wymienię kilka rzeczy. Też próbujesz swoich sił tutaj? Ciekawe, czy coś wypada z tego Terrorberda. Terror. Pajlak. Ale tu jest ten, nie? Tu jest Ryza gruba. Widzowie. Ryza. Dobra, walimy jeszcze w to GFBK, bo i tak idziemy tylko zobaczyć. Wiesz co, Tibiantisa na przykład? Z Tibiantisa nic nie brałem. Tutaj ogólnie też... O kurwa, które wita nie chcąc zobaczyłem. Tutaj akurat też nic nie brałem. Ale koniec końców dogadałem się tak z GM-em tego OTS-a, że nie wezmę kasy nic z tym stylu, ale da mi trochę punktów. I te punkty wymienię na premium scrolle na tydzień i będę robił giveaway'e dla nowych ludzi. Czyli w sumie ja nic z tego za bardzo nie będę miał, nie? Ale gdzieś tam jakieś punkty może też sobie zostawię i po prostu wiecie, podzielę to, że to tak ujmę. Ale jak to wiecie, tam nie wiem, 300-400 punktów czy coś w tym stylu, a nie kilka tysięcy, nie? Niebawem sytuacja w Teamie 10 się uspokoi, moim zdaniem większość wróci. No pewnie tak, choć czy się uspokoi to nie wiadomo, nie? Ludzie wrócą i wtedy może się znowu zacząć syf. Powtórzę wiadomość, propos Freak Fightów, to wiedziałem, że tam ostro poddymiasz do starejnego. To wejście w podobny temat Bony, co nie przypadek. Nie no, ja nie poddymiam, zresztą ani ja, ani Strojny, wiesz. We freakach nie wystąpimy, bo to trzeba mieć zasięgi milionowe, a nie tam parę tysięcy. Siły na zamiarę trzeba liczyć. Zresztą lepiej by było się już bić z kimś z innej gry, a nie z Tibijczykiem innym, nie? Trochę bez sensu jak dla mnie. Zresztą Strojny chyba nie chciał się bić. Ogólnie, z tego co pamiętam, co mówił gdzieś tam na streamach, że to nie jego jakby zajawa. Patrz jak te kurwa te wariaty biją mocno, nie? Dobra, wezmę tego wora, bo gdzieś muszę pakować hajs. Siemanko Typopedia, witam cię serdecznie. W Prime wystarczy 500 subów i ogolić łeb na live, no bez hitu. Może trochę w tym prawdy jest, nie? Co się dzieje na Tibiantisie? Znaczy ja gram na Tibiantisie dalej, runy se robię, wiesz? Później będę szedł jeszcze pograć trochę. Ale no jest tam teraz Ryza, to trzeba przyznać, że nie dzieje się fajnie. A wiesz, gdzieś pekują biednych widzów i nie tylko widzów. No, Tibijczyk kontra Metinczyk, to już by brzmiało lepiej, no. Która gra wygra na przykład, nie? I wtedy można robić kurwa FMMA, a nie, że ja się będę bił i wiesz... Z innym Tibijczykiem. Zresztą my tak już ostatnio się wypowiadałem, że my w Polsce mamy fajnych streamerów. 3% do levela. Wtedy poszedłeś. Aha, ja już to ogarnąłem. Plus. Dobra, szczerzymy sobie z GBK, tak tego. This is not Tibiantis. Read my title. It's first Nostalter, later Tibiantis. Nie no, Rafał, nie zabiję tego GS-a bez bochów, nie? Ale zastanawiam się, czy nie pójść góra długo, nie zadupcyć, tylko bym musiał tarczę, nie? Nowy Tibiantis startuje? Nie, czekaj, Adewo ma skór. Proszę państwa, widzowie! 47 Magic Level na Noobharze do robienia Explo. Ło, tam jest dyskoteka. Próbujemy tego GS-a, ale fajnie by było z bochami go zabić, nie? Ja to w ogóle tak Na razie sobie tutaj chodzę, zwiedzam, ale widzę, że tu nikt nie biega nawet. W dupie mają tą miejscówkę. Pewnie martwy spot. Ale coś tam wiecie, zawsze... O kurwa, czekaj. Coś tam zawsze gdzieś tam udupcymy. Ty Merklin, ciekawe czy on mocny jest. On odporny na ogień? Nie, dobra. Pach, dobra, pach. A czyli to jest perfidnie to samo co na Reelu, nie? No ale co z tego, że mnie zabije, jak ja mam... Ja mam dwie blank runy ze sobą, wiesz co chodzi? Ciekawe jakby to było z Energy Wallem, no? Czy by omijał Energy Walla? Nie no, ja z Castim się znam, więc ja tam wiesz... Ja nie lubię jakby... pseudo-afer. Ta. On gra jeszcze coś tam w Tibie, nie? Tylko jakby... Chyba teraz bardziej to jakieś OTS-y z Dragon Balla i tak dalej. Ciekawe czy tu Ape4 lecą, chyba nie. To chyba ten, nie ta Tibia, nie? Jak myślicie? Ej, czekaj, bo jest 2% na level. Na razie nie szykuję odcinka, za dużo Rugardu było, na razie nie będzie Ruka. Ale gdzieś tam sobie z ziomalem pogadam, no. Colin w porządku bardzo. Też zasługuje na swoje 5 minut, że to tak ujmę. Przy okazji wspomniał o swoim live'ie i tak dalej, nie? Jakby każdy będzie zadowolony. Ta, ale tutaj jest dużo rzeczy, wiesz, jakby cofniętych i dodanych, nie? Tak samo jak 7.4, no to banuty nie było, Deeper i tak dalej, a tutaj masz wszystko. Jak bez Ruka? Nie no, będzie Róg, tylko że nie od razu, za jakiś czas, nie? Ale za jakiś czas, byku. Eng. Mhm. A nie zdążyłem. Tak jest. Styzor jest. No ja jeszcze nie ogarniam co tutaj jest, a czego nie ma, wiesz co chodzi? Jedno jest pewne, że tutaj jest resp przyspieszony. Więc trzeba uważać. Trzeba uważać, bo resp jest razy 2, więc można dostać przekopę, nawet szybko bym powiedział. Colin od... Ja wiem, bo ja z nim gadałem, ale ja mówię, że tak przy okazji, ja nie mówię, że zrobimy odcinek razem, żeby on widzów miał więcej. Wiesz co dzień? Kurwa, wpadłem ze schodu, bo czytałem czat. Magnezik, wiesz co? A napiszesz mi na Discordzie, żebym nie zapomniał, bo miałem się zapytać producenta. Myślę, że jest taka opcja. Ty 38, a ja zaraz 39 na mainie. Main. Na mainie. Ciekawe ile z HMM-a szczelę, nie? Dobra, jak tu 3 potwory biegają, to jestem w stanie użyć GBK. I tak mam dużo tych run. To jest OTS, więc można... To jest tańszy OTS niż Tibiantis, więc... Można sobie pozwolić, wiecie o co chodzi. Można sobie pozwolić. O, banany, o których dzisiaj na odcinku z Bubkiem gadałem. Na main wegecie XP. Tak jest. Ej, 1% na level. Idź na GS-a na poch. Kurwa, kupimy bochę, co? Bój boch. Czy ktoś sprzedaje bochy? O, ten ziomek sprzedaje bochy. Hello, brother. How much for boch? Ręka człowieka zakolakowego. Jaki dik. Just sold. Ach, okej. Kurwa, czekaj. Oki. Kurde, no lipa, sprzedał przed chwilą, nie? Dobra, spróbujemy znaleźć jakieś inne. Tutaj ja zauważyłem... O, jest level. Ja zauważyłem tutaj, moi drodzy, na Tibiantisie, znaczy Boże, na Tibiantisie, na tym serwerze tutaj, na Nostalerze. Czekaj. że te rzeczy się sprzedają ultra szybko teraz. To oznacza... O kurde, GFB-ki się skończyły, dobra. Jak GFB-ki się skończyły, no to kappa, to trzeba cofać się. To oznacza, że może być problem ze znalezieniem bochów. Może być problem ze znalezieniem boku widzowym. No ale dobra, no. Spróbujemy jeszcze raz, nie? Baj boch. Baj boch, baj boch, baj boch, baj boch, pach. How much? Czy how much he paid? Zejdziesz na najniższy poziom. Nie, no mam za niski level, mordko. 150 points. Ha, ktoś płacił punktami, kurwa. Gorgo, ja grać już na TBNT topalem czy Knightem, bo magiczne odpadają, tak żeby teoretycznie móc się jakoś tam obronić w PvP, no to ja bym szedł paladynem, nie? 150 punktów to jakieś 60k. No. Te behemoty są w górnym prawym rogu. Ta. I przekopa będzie tibijska, nie? Siema Shisu, witam cię serdecznie. Elo, elo. 60k chłop zapłacił, no to dużo, nie? Kurwa, bez bochów to nie zabijemy tego GS-a, nie ma szans, wiesz co chodzi? Tak jest. Hmm. 50k to dobra cena, mówił. Czyli za 50k gdzieś próbować, co tam Shisu? No jakbyśmy poszli na takie behemoty, to by była przekopa, nie? Tibijska przekopa gwarantowana. A jak nowy odcinek, ten z Bobkiem, oglądaliście? Ja w ogóle mam jedną, jeżeli chodzi o współpracę, to mam jedną z Dragon Ballem, z OTS-em. Z OTS-em z Dragon Balla, o. Z Bobkiem, Borbkiem, Beorbekiem. Po Team Huncie na RL akurat na streamka wpadłem, no i zajebiście. A gdzie byłeś na Team Huncie? A gdzie ty grasz, na jakim serwerze? Dalej tam? Dawaj hydry. Kurwa stary, hydry są ponoć tutaj mega OP. I takim 39 paladynem to ja ten dostanę w życiu. Graj magiem, no jak masz dużo pieniędzy to jest ten. Tak jest, właśnie no. Dragon Ball Victory. Na tym serwerze będziemy grać. Mam tam współpracę z chłopakami. Kiedyś grałem w Dragon Balla, grałem też w Naruto. Zobaczymy sobie na streamku. Po co masz z Dragon Ballem, jak u ciebie nawet SSJ1 nie widać? Jak to? A Krillan to co? Krillan to co? Krillan był w Dragon Ballu. Dragon Ball Victory, stare wraca, stare pijane w nowych światach, nie? Bobek, Srobek, Lumbio Dehara. Bo co on sprawił, że o TBU znowu głośno jest? Bo to mój OTS, na zawsze. Też będę grać. Ty kurwa, widzisz. To zagramy. Akurat ja wiesz, ja rzadko biorę współpracę takie OTS-owe. Chyba że naprawdę jakiś projekt jest moim zdaniem fajny. Kasa wiadomo, że też przekonująca musi być, ale no tutaj poszliśmy na rękę, no bo nie wziąłem jakoś dużo, nie? Wiadomo, że takich rzeczach nie mogę mówić. Ale mogę powiedzieć, że to nie są jakieś kokosy, ale tutaj bardziej się liczyło to, że ten serwer wiem, że dużo widzów kojarzy, że ja też pamiętam ten OTS, poprzednie wersje. Ale zrobimy losowanie, głosowanie. Głosowanie zrobimy, kogo będziemy brać, nie? Jeszcze nie wiem, jeszcze o tym nie myślałem. Ela Gorgo, ile typa tu gra? Siemanko, wiesz co, około 200 osób. A na TBNT-sie teraz chyba około 500. Trochę mi się to nie podoba, że ludzie odchodzą z TBNT-sa niektórzy. Przez to, że wiecie, tam było gorsze chwile były teraz na TB. Uważam, że TBNT-sowi trzeba dać szansę. Może tego wora bym wziął. I tu do wora, a wór do jeziora, nie? Myślę, że TBNT zasługuje na second chance. W sumie nie wiem, bo bardziej GFB-ki mi są potrzebne niż HMM-y. Przynajmniej na razie. No na pewno trzeba boltu więcej dokupić. Jak wygląda sytuacja z Manasami? Manasów jakoś dużo nie zużyliśmy. No i tak musimy to kupić. Co się działo, że są gorsze chwile na TS-ie? No się biją. Wojna wojną, ale do tego dużo ludzi jakby jest ten... Przeszkadza, nie? Ludziom niepotrzebnie. Wpierdalają się, biją randomów, biją widzów, biją normalnych graczy. Na którym serwerze nie możesz tych kuchów sprzedać? To jest trochę sadge, nie? W sensie, ja rozumiem, że o to chodzi w tej grze. Ale taki abusing też nie jest dobry, a szczególnie nie jest dobry dla serwera, nie? Szczególnie, że to jest OTS, a nie Real Tibia, więc ludzie chcą sobie pograć, pochillować. Ale wiecie, no są tacy niektórzy gracze, którzy żyją dla Tibi, nie? Ja wiem, no każdy jakby żyje Tibijką, to nie o to mi chodzi. Tylko bardziej mi chodzi o to, że... Czekajcie. To, że... No ludzie też mają chamskie podejście do tej gry po prostu, nie? Tłumaczą to oczywiście argumentami, że ten coś odjebał, ten... To wiadomo, że to jest, wiesz... Daj mi człowieka, znajdę ci paragraf, nie? To tam, wiesz... To, że on tak powie, że... A, bo ktoś tam, nie wiem, się zachowywał źle, czy coś zrobił, to tak naprawdę zazwyczaj to jest ściema i po prostu wymówka, żeby po prostu znaleźć argument na tego kogoś, nie? Tak to wygląda, moi drodzy. Czy Knight pod PvP? Bo na 7.4? Czym przewaga Pala? No Knightem na PvP, na starej TB, no to taki Knight to jest kapeć w chuj, nie? Ty, wariacie, dawa, albo 200 boltów uniosę? Chyba nie uniosę, nie? No, czyli dobrze, dobrze chciałem wziąć. 150 chciałem wziąć. Tu 41, no kto pierwszy, ten lepszy. Może komuś się przydadzą. No, to była tylko metafora, gra słów też, nie? Robią... Ej, kurde, bo nie wiem czemu nie mam powiadomienia z tego. Czekajcie. Aha, kurde, czekajcie, bo ja banera nie dałem. Dajcie mi sekundę. Pokażę wam na chwilę mój ryj. Bo nie dałem banera z tego DB Wiktory. Domi. Siema, Domi. Okej. No wiesz co, po pierwsze odezwali się do mnie, a po drugie dużo moich znajomych kiedyś grało. Czekajcie, tylko ten baner dodam, dajcie mi sekundę, sorki. Zapomniałem o nim. Słowa trzeba dotrzymać, widzowie. Ale czekajcie. To on miał pójść tu, do tej Tibi. O. Elo, czekajcie. Dobra, tu już jest git. Jest on? Ctrl V, o jest, działa, dobra. Czekajcie. Bo on zniknie zaraz, właśnie, zniknie, bo go trzeba dać zapętli. O. Dobra, i przy okazji mogę tego. Czy ja znajdę ten teraz? Tibiantis. To chyba za duże jest, nie? To wszystko. Dajcie znać, czy to nie jest za duże. Czy teraz te wielkościowo są już git. Jeszcze ten mój muszę zmniejszyć. Gorgo Store. Będę wdzięczny, jak powiecie. Czy są czytelne? Też nie chcę, żeby śmietnik się zrobił. Teraz widać, że nie jesteś rudy. Kurwa, wariacie. Oczywiście, że nie. Rudy jest ten, Canelo. Canelo jest rudy. Czekajcie, idę po jakąś wodę. Uno momento. Water time. Agua time. Water time. Gdzie ja dałem? A nie, w sumie nie muszę iść. Ha! Przygotowałem się, postawiłem sobie tego, tibijską butlę wody. Wiesz co? Jaką profesję sobie wybierzemy, to jeszcze zobaczymy, szczerze powiedziawszy. Bo z tego co słyszałem, to ma być jakby, wiecie, jakieś tam aktualizacja też i tak dalej, nie? Więc zobaczymy. Ja ogólnie zawsze byłem taki gohanowy, nie? A jak grałem na przykład w jakieś Naruto, widzowie, to byłem zawsze... To byłem zawsze tym, jak on miał... Neji? Kurwa, nie pamiętam, jak on tam miał. Kurczę, bo ja to było już dawno temu, akurat Naruto to grałem z 5 lat temu, spokojnie, z Tivirem, moim ziomalem. Kurde, no totalnie nie pamiętam, moi drodzy. Jak on się nazywał? Neji chyba. Neji był taki ziomek? On miał tą siostrę, która się podkochiwała w Naruto. Pamiętacie? Ktoś na bank oglądał, czekaj, wyślę tylko ziomalowi foteczkę. Jest graficzka. Neji, o właśnie, Neji Hinata, czyli dobrze mówiłem, no to Cicala Fonku de moi. Jest graficzka. Kuzynka to była. No to już jak o nią, to tam już ten, nie? Już nie pamiętam dokładnie. Ale pamiętałem, że ten Neji, no i Neji mi się grało zajebiście, nie? Siema Kacperek, witam cię serdecznie. Ta, Neji z Bakuganem, tak jest, kurde. Naruto było sztos, aż żałuję, że nie da się drugi raz obejrzeć, nie? Ty, jak to wygląda sytuacja z domkami? Wy się ogarniacie? Gdzie ja mogę znaleźć, czy jakiś domek jest wolny? Siema, i co, który lepszy? Nostaliur czy Tibiantis? Jak mam być szczery, to wydaje mi się, że Tibiantis. Znaczy, zdecydowanie jak dla mnie chyba Tibiantis, nie? Nie oglądałeś anime? Oglądałem anime, ale ja oglądałem je w chuj lat temu, wiesz? Bardzo dawno temu. To już tak dawno, że masakra. Jak się nie da? Oczywiście, że się da. Ale czekaj, co się nie da, bo ja się teraz zawiesiłem i nie wiem, może coś powiedziałem. Zrobić odcinek o Polakach na starym serwie, gdzie był Lord Paulistinia, bo była gruba afera z Maururkitem. Wiesz co, jak uda mi się dotrzeć do tylu informacji, żeby się dało z tego zrobić odcinek, to tak. No ale widzisz, zgadłem, po prostu już nie pamiętałem. Wiesz, cóż, ja oglądałem, mordo, jak Naruto miało premierę. Wiesz co, ja oglądałem to równo z premierą prawie. Że tydzień musiałem czekać na odcinek i co tydzień oglądałem odcinek. Ale później skończyłem, jak już... Później już mi się nie chciało, jak już ten Shippuden był taki długo przeciągany, to już mi się nie chciało, nie? Wiesz co, Filip? Był odcinek. Kurde, dzięki wielkie za followki, nie mam pojęcia czemu nie one nie dochodzą, czekajcie. Naprawdę Streamlabsa coś odupcyło, dzięki za followki na Twitchu. Zaraz zobaczymy, what is going on, brothers and sisters and Tibijczyks. Por qué no tengo, kurwa, alerte and stream. Pole powiadomień. I tak o, czekaj, zamknij. Pokaż mi tylko obserwujących, mi pokaż i subskrypcje. I ponowne subskrypcje. Pości i pizzy. Kopiuj. Zróbmy jeszcze raz powiadomienie najzwyklejsze, czekajcie. Twitch, powiadomienia. Zrobimy. Czy teraz będzie działać? Uwaga. Czy coś się zjebało na amen? Nie wiem, czy mnie ziela. No po 200 osób gdzieś gra. Wiesz co, chyba kochanym zagram, nie? Ale nie wiem jeszcze, no zobaczymy, czy coś mi się będzie podobało na tyle, żeby to wybrać na już teraz, no nie wiem. Nie wiem, co wybiorę. Ja w ogóle zawsze byłem taki, że Gohan SSJ2. Ogólnie, że Gohan, nie? Ja się zawsze jarałem Gohanem za mało lata. Wiesz co, 7-6 to chyba ciężko będzie teraz znaleźć jakiś, który żyje i będzie żył. Wiesz co, Dzi? O kurwa, ale mnie zadupcył, widzieliście to? Gohantarz spoko. Wiesz co mnie denerwowało na OTS-ach z Dragon Balla? Że bardzo dużo botów biegało. Mam nadzieję, że tutaj tych botów nie będzie. Czekaj, bo tutaj jest wybite. Ale my, widzowie, możemy pójść teraz na ten niższe piętro. Początek będzie ciężki. Siema, Emcio. Na chwilę obecną jest spoko. No zobaczymy jak dalej, nie? Ale no tak jak ja mówiłem, no ja gram na Tibiantie się dalej gram, nie? A kiedyś były, no. Kiedyś latało trochę botów, nie mówię, że teraz czy coś. Tylko pamiętam, że kiedyś tam jakieś były. I to mnie jakby też troszkę odsunęło, nie? Ta. To jest taki klasyk, nie? Dlatego zgodziłem się na współpracę. To i tak będę miał współpracę tak naprawdę na jeden odcinek, na jeden stream. Ale może jak nam się spodoba, może coś jak z widzami też, połączymy siły, to może ich zrobimy jeszcze jakiś dodatkowy streamek, nie? Ja po prostu im nie chciałem obiecywać za dużo, bo nie lubię później, wiecie, nie dotrzymywać słowa. Tak jak ludzie mnie pytają o te odcinki, kiedy, jaki zrobię, czy będzie o tym, czy będzie o tamtym, ja odpowiadam zawsze, że postaram się, nie? No bo ale to też nie oznacza, że jak mówię, że postaram się, to znaczy, że już rzucam wszystkie tematy, żeby robić akurat ten odcinek, nie? Kiedy startuję? No tam na banerze masz napisane, powinno być napisane. No kurwa, wiadomo, że grałem Dragon Balla. Dragon Ball. Ty, no ale... Ty, bo znowu mnie zapoizonował. Tutaj trochę ta mechanika potworów jest nieco inna niż na TBNT-sie i trzeba się do tego przyzwyczaić. Czy grałem kiedyś na DB Wiktory? Grałem na jakimś Dragon Ballu. Ale nie pamiętam, czy akurat na Wiktory, bo to było dawno temu, wiesz? Musiałbym się TV raz zapytać, bo to on jakby wybierał serwer, a ja grałem z nim po prostu. Ale to było co najmniej z 8 lat temu. Ja wtedy pamiętam, że on mi mówił, co mam robić, bo ja totalnie tego nie ogarniałem. I później naciskałem wszystkie przyciski, kurwa, wszystkie czary, jakie mnie tam nauczył, to ja se to wszystko zabindowałem i napierdalałem tym byle zabijać wszystko, nie? No mi troszkę szkoda, że tego Tidiantisa tak szkalują niektórzy. To wiecie, no ale jak się coś stanie głupiego, no to już będzie kappa, nie? No zobaczymy, nie? Jak mnie kurwa znowu ze stream snajpują, to pewnie też się obrażę na Tibiantisa. Bo mnie już to męczy też, nie? W sensie, ja nie robię streamów po to, żeby wiecie, się denerwować, nie? Ja chcę sobie z widzami spędzić fajnie czas, pogadać sobie wieczorkiem coś i tak dalej, powygłupiać się, a nie się denerwować i wyzywać. Jak długo zajmuje zrobienie jednego odcinka? No tak średnio około 10 godzin. O, hajs leży na ziemi, widziałem. O, essa. Kurwa. Jej, o. THX. Za ile wchodzisz? Tak, Harna RLTBC kupiony. A, dzięki. Czekajcie, bo tutaj będzie gruba rajza pewnie. Muszę się, wiecie, podleczyć. A, no tak, bo tutaj jest ten, nie? Przerwa była. Od tego, exhaust, nie? Exhaust, czy jakby na to mówiliście, nie pamiętam. A właśnie, opa, rotate'a się da zrobić, że stary. Ty, te nogawice jeszcze pamiętam, nie? Klasyczne braslegi. To dopiero były obsrane braslegi. No tutaj trzeba uważać, bo tutaj jest grubo chyba, nie? Jak ten Fiatinio ciągle to samo? Jak pierwszy raz jestem na tej miejscówce w życiu, w sensie... W życiu na tym OTS-ie i na Tibiantisie też tutaj nie byłem, bo na Tibiantisie tutaj nie ma tego respa. Czy planuję przestrzewę osób? Nie. Jestem za stary już, kurwa. 34 lata, hopie. Hopie. Stara petarda już ze mnie, tibijska. Teraz już tylko egzystować. Coś się stało z Tibiantisem? I z Tibiantis jest tutaj. O, pach. Runki są robione. Adebo ma schór akurat. Pach, pach. Zmiana blank runek. Robię runki i na ten. Na behemoty pójdziemy. Wiesz co, ja ją ogólnie dostałem za darmo. Ale żeby nie było, że dostałem za darmo, to tam puściłem mu 5 dyszek chociaż. Nie wiem, czy to dużo trzymało. Wydaje mi się, że to taka chyba normalna cena za taki 30 level, 38. Pusty. No ale no, nie chcę się wkurwić. Aha, no. Nie, chodzi mi o to, że wiecie. No, że streamuję tutaj dla zabawy, nie? Streamy mają sprawiać przyjemność i tak dalej. A jeżeli ktoś tam, wiecie, przeszkadza, denerwuje. To wiecie, to też nie ma sensu. Później wy mówicie, że ja klę, że ten. A ja też chcę na spokojnie sobie pograć. Pograć na spokojnie, pogadać z wami na spokojnie. A nie, że się tutaj, wiesz, jakieś nerwy niepotrzebne, nie? O kurde, patrzcie na to. To się dopiero opłaca nadupcać z tych, nie? Panie. Panie duży ty, panie wielki. Czy dziś będziemy mieć szczęście, moi drodzy? I czy wypadnie nam Vampire Shield? Tutaj spocik wydaje się być fajny, nie? Szkoda, że takiego nie ma na Tibiantisie, nie? Ciągle coś cenzuruje wiadomości. Może piszesz dużymi literami. Oglądam cię od dawna. Lubię twoje odcinki za starą Tibię. Suba dostajesz ode mnie, łapkę w górę za nastawienie. Dziękuję bardzo, Robercie. Witam serdecznie na streamku, nie? No i wiecie, jak są streamy, to bardziej chcę sobie trochę tu pograć, trochę sobie pogadać, trochę sobie pójdziemy coś porobić. Myślałem też czasami na przykład jakąś inną grę w ogóle odpalić. Jebany ma gest. A, no to może przekleństwa, ale no ja nic nie blokuję, nie? Ja to może jednego bana dałem. Idzie na behemota. No, ten behemot był gdzieś tam na dole, nie? Tylko chyba nie na tym piętrze, tylko na następnym jeszcze, jeśli dobrze pamiętam. Na Real Tibie też pójdziemy, moi drodzy. Jest już kupiony 520 Paladyn, przyniesiony na Sekurę. Kupiłem nawet ten bilet na Lipkę, nie? Bo chcę tego monta złapać. Chyba z Hajdem, zadymiarzem tibijskim pójdę go złapać. Proponował mi pomóc. Jako że ja na tej Lipce nigdy nie byłem, ani nie biegałem, no bo na tej nowej Tibii mało gram. No to chętnie się z nim przejdę po prostu. Zobaczymy. Oglądam cię od jeszcze przed tym, jak zacząłeś streamować i nagrywać filmy. O, popatrz. Jak to od czego mnie oglądasz? Rozrzutny jesteś? Jak takie mounty robisz? Dawaj, zaloguj tam na Sekurę. No teraz nie mam jak, ale jak sobie wpiszesz mój nick Posegorgo, to możesz sobie zobaczyć mojego hara. Siemanko. Wiesz co? Planowane było pod koniec stycznia, ale programiści pisali, że chyba nie wyrobią do tego czasu. Więc chyba jakoś początek lutego. Na razie za dużo nie gadam na ten temat, no bo chłopaki tam ciężko pracują. Ja ile mogę, to też im tam pomagam, ale ja bardziej, wiecie, bardziej podpowiadam, nadzoruję, w sensie to źle zabrzmiało, ale jakby dokładam swoje 5 groszy i swoje zdanie, bo wiadomo, że robimy to dla was głównie, dla widzów. Nie chcę gówna jakiegoś, żeby, wiecie, żeby jakiś syf wyszedł z tego. Nie chcę też promować byle czego. Tak więc jeżeli to będzie jakiś niewypał i tak dalej, to albo tego nie puścimy, albo ja tego nie będę promował swoim jakby pseudonimem. No Stalera, no, ale możesz sobie zrotatować starej temki, będziesz miał na przykład starego Bluroba, nie? No są jakieś tutaj, wiesz, dodatkowe, odpałowe rzeczy, nie? Ale ten mont wcale nie był taki drogi, 20 parę kk chyba. I tak trochę kosztuje, nie? Ale jakby... no nie jest to jakaś tam zaporowa cena, wydaje mi się. Siema, Flapjack. Flapjack, siemano. Prawie jak mój ziomal, tak jak mówiłem, nie? Ty, gdzie ty jesteś tym wariatem? O, tutaj. Ty, tak się zastanawiam, że czasami to chyba serio. Ty, czekaj, bo tu już są trzy, kurwa. Halo? Wino francuskie chciałem zamówić. No to trzeba uważać, bo te wariaty, wiecie, tu se nabiegają. Ciekawe, czy mam jakiegoś większego Grand Luxa, bo ja przecież ślepy jestem z tym Grand Luxem, nie? Ja wiem, ale co ja mogę, wiecie o co chodzi? No nie są te Luxy tego. Nie, ich nie opierdalam, ja tak naprawdę, wiesz, jakby... Ja tak spoko, że OTS będzie, nie? Jakby... Jak już on powstanie i będzie wszystko fajnie, to ja chętnie gdzieś tam podziałam przy nim, jakby... Pogram i potestuję i w ogóle z nimi. Tylko ja jakby to głównie robię dla widzów, nie? Bo... Mi się dobrze gra na tym OTS-ie czy na Tibiantisie, ja jakby... Nie potrzebuję swojego OTS-a, nie? Do szczęścia. Ale skoro, wiecie, gdzieś tam była gadka z widzami i wyszedł challenge trochę, można by to powiedzieć. Muszę się cofnąć trochę, bo tutaj mogą być właśnie, o... A widzieliście, jak mi za plecy zaszedł? Skubaniec? O, jest, follow, działa followek. Dzięki, za followka. Taki trochę challenge mi daliście w ten sposób, nie? Mówię, no dobra, no, to lecimy. Spróbujemy, zobaczymy. Ja dużo jakby zbieram informacji, zbieram wiedzę od was, zbieram to, co wy byście chcieli na tym, OTS-ie. Staram się to jakoś im przekazać. Gdzieś tam się dogadujemy, analizujemy, co można zrobić, czego nie można zrobić. Wiecie, ja tam kodować nie umiem, więc ja się tam nie wpierdalam, nie? Ale... jak mogę coś podpowiedzieć, szczególnie, że ja was znam najlepiej. Oni was nie znają, o, może tak będzie łatwiej. Mniej więcej wiem, czego wy chcecie, nie? Szczególnie, że jeszcze robiliśmy jakieś sondaże i tak dalej, nie? Tylko i wyłącznie exp razy 1. Tam chłopaki chcieli jakieś progi levelowe, ale na to się totalnie jakby nie zgodziłem. Nie chcę czegoś takiego, bo te progi levelowe to gówno będzie. To będzie OTS na 3 dni wtedy, a nie na dłużej. Wiecie co chodzi? Ja już to wiem po prostu. Kurwa, biegniesz? Ty, bo ja się zaraz tutaj Halo? O, jest. To długo, Długo działają te bindy, nie? Dobra. Nie zdążą mnie zabić. Ale biją mocno, nie? Nie no, ja nie koduję OTS-ów. To będzie 8-0, ale będzie przerobiony i cofnięta dużo rzeczy. Ta, outfity w ogóle powinny być jakieś na Tibiantisie, też tak uważam. I uważam, że to nic złego, żeby były. Kurwa, pa jak za plecy zachodzą te stalkery. Nie wiem, czy tylko tutaj tak robią? Ale no normalnie zachodzą za plery, nie? Skubańce. Ale mnie tutaj paralują te... Ty, jeszcze za 25 strzeliłem z HMM-a. Tutaj ja widziałem, że taki chłop biegał... gdzieś na powtórkach widziałem, że taki ziomeczek biegał z Throwing Starami, nie? Na jakiej wersji to będzie? No 8.0 jakoś. Mniej więcej, no 8, nie? Nie wiem, jak jeszcze będzie z hotkeyami, ale chyba nie wiem, czy będą hotkeje, czy wyłączymy, nie pamiętam teraz, co mówiłem. Nie chcę was zrobić w kulki. Nie pamiętam, jak myśmy to ustalili. Myślicie, że już się tu pojawił? O, jest, no. Szybko się chowa, jebaniec. Nie zdążę mu z bolta strzelić, a on już się kitra, nie? No, Shared X też na Tibiantisie w sumie powinien być, nie? Też tak uważam. Czemu by nie? A silnik takiego OTS 7.6 ile kosztuje? 7.6, ale to jest 7.4. Ale byś chciał kupić taki silnik jak Tibiantis, albo nawet Nostalter, to byś musiał wyjebać z 20 koła, myślę. Znaczy, na Nostaltera z 20 koła, a na Tibiantisa to myślę, że z 50 co najmniej. Taniej nie kupisz. Nie ma opcji. Nie ma szans. Na 100% wręcz. Oni mieli nawet wyższe oferty. Nie sprzedali. No, tylko wiesz, tam na Tibiantisie są takie układy, że właśnie mogłyby być problemy wtedy, nie? Wiecie, by były boostowane wszystkie hary wojenne i zaraz by było 50 000 PKH-ów, nie? Chyba bardziej pod tym kątem patrzyli, nie? Tutaj ja powinienem mieć tarczę w ogóle, tak mi się wydaje. Ale jak mnie tak nie spowalniają co 10 sekund, to jest zajebiście, ale jak mnie spowalniają, to już mi się tak nie podoba. Mumia skądś idzie. No łądy na przykład będą, nie? Kiedy startu TSA? No jak dobrze pójdzie, to na początku lutego. No ta, wiesz jak to jest, nie dogodzisz wszystkim, nie? Choćbyś chciał, to nie dogodzisz wszystkim. Ja to zawsze gdzieś tam powtarzam na streamach. Nie no, hotkeje raczej z tego co pamiętam to będą, no. Ale nie chcę teraz gadać, bo nie pamiętam. Ale chyba tak. No. Będziemy mieć specjalną ekipę od wyłapywania botów i tak dalej. Boterów. To wiesz. Będzie dobrze. Spoko tesik. Zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Siema Old Fallen, elo, pozdrawiam. Nie, ja mówiłem o botach pod 8.0, że pod 8.0 jest sporo. Więc będzie trzeba, wiecie. Nie szukacie kogoś do prasy? Nie, no tam już jest jedna ekipka taka, co ponad 10 lat robi OTS-y, wiesz? Ja to w sumie, wiesz. Dużo osób puszcza bota i siedzi przy kompie. Ja myślę, że Tibiantis większość wyłapuje botów. Jak nie wszystkie. A jak nie prędzej to później, nie? A takie hary drogie bardzo. Wiesz co? No nie, na razie nie szukamy, no jest cały team od tego, wiesz? Więc niestety, mój drogi, ale na razie nie. Ja w ogóle jutro jadę teledy skręcić. No ale dzisiaj trochę pogramy, nie? Wróciłem z treningu, siłka i worek, ledwo zipie. Desewkim kepano, 5 wstaje, trzymaj się szefie. Dzięki wielkie, a co worek masz na myśli, że naduptałeś ten? Jeszcze na dobitkę, woreczek? To takie beztlenowe ćwiczenia, czy jakieś cardio, co robiłeś? Jaka jest oficjalna strona Nostalera? Kurwa, może ktoś wysłać linka? Bo ja nie mam teraz, a jestem na ekspowisku. Jakiś widz pewnie ci podeślę. Aksen jest zawsze specjalistą od takich rzeczy, ale może ktoś będzie. Tibiantis kosi boty, no dokładnie, też tak uważam. Ej, stary Beholder tam jest. I właśnie to mi się tutaj na przykład mega podoba. Pana to stary Beholder, kościu. Przecież to jest kurwa cudowne. Stary Beholder jest stary, jak twój stary. Stary Beholder po 3 latach w Rosji. Piękna sprawa. Nie no, japa się cieszę jak widzę starego tego, nie? Kurwa gin. Japa się cieszy, no, jak takiego starego Beholdera się widzi. Zajebiście Kasperek. Dobrze. No to kurwa, wiesz jakie ja robię na przykład ćwiczenie? Takie zajebiste, beztlenowe na worek na sam koniec treningu, jak już jestem zmęczony niesamowicie i tak dalej. Jak już nie mam totalnie siły, to robię sobie jeszcze trening beztlenowy, który polega na tym, że 20 sekund nadupcam jak najszybciej po prostu worek, 20 sekund, wiesz co dziś, że z bliska pach i 40 sekund przerwy i 20 sekund znowu i takich powtórzeń 10 minimum. 10-12, zależy, nie? Ale oczywiście po całym treningu. Jest to trening beztlenowy, bo no nie złapiesz tego tlenu w te 20 sekund, uwierz mi. Zajebiście polecam. Mega dobrze buduje odporność i wytrzymałość tlenową, nie? tworzy ci po prostu lepszą kondycję, o wiele lepszą, nie? Jeszcze jak masz rękawice i jesteś zmęczony po całym treningu, to jest zajebiste na koniec. Tylko w bani się później kręci mega, no bo niedotlenienie mocne, nie? No a później są jeszcze inne takie wersje, jak będziesz chciał, to ci podpowiem, jak będzie ci się podobało to. Ale na razie myślę, że to będzie najlepsze. Behorder stary, bo bali browary, tak jest. Kalu Kiman, siemanko, witam serdecznie. Puniomisz, a jak? W której TB wprowadzili, że można ropać w górę, jak stoisz na roleplays? Po co worek, jak można mieć kobietę? Yo! To chcesz ją naduptać? 20 sekund i przerwa. Tak jest. No zaraz HMM-ki do wora. W ogóle ja tutaj tak naprawdę mógłbym biegać z jednej strony, by mi wystarczyło, nie? Ale stary Beholder robi robotę, co? Kurważ. Łezka wokół się kręci, jak tak patrzę, nie? Taki Beholderek to jest... Siemanko, siemanko Nikolas. Za chwilę będzie Tibiantis. Niedługo. Wbiliśmy level tutaj, jest dobrze, jest dobrze. Na Team Hunt'a niedługo będę się ustawiał z ziomeczkiem, więc stay tuned. Dobra, czeka, bo ten mnie już nadupca. O. O. Pach. 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 Trafisz go. Jak Mariusz serwer, a podoba mi się. Podoba mi się, byczku. O, słyszysz mnie? Czy mam ci odpisać? Na razie jestem zadowolony, fajnie mi się tu gra. Tylko czasami kurde ten ping tak skacze, co jest już... troszkę męczące momentami, ale... No jak teraz jak mam streama, to akurat nie skacze, więc spoko. Chyba zależy o której godzinie. Kolega z Niemodlina, króciutko, niedaleko. Czyli słyszysz mnie, tak? No, byczku, jest spoko, wiesz? Jest gitarka, fajnie się gra ogólnie. Ja żonie robi trening synowy. Jak puszczę bączurę. A, to ja też tak robię, no. To są dopiero, kurwa, petardy. Jak szolisz takiego wariata tibickiego. Ty masz 34, wyglądasz na 40. Czuł się pozytywnie. Kamerka, wiesz. Nie skupuj mi run. Na razie więcej nie potrzebuję. Na razie mam na expa. A ty jaką grasz profesją, wariacie? Grasz długo tutaj? No. Po tylu sparingach też byś tak wyglądał, górą. Mam wyjebaną książkę, wiesz? Ale to nawet już tego nie naprawiałem, bo już się nie płaca. Musiałbym operację robić. Gargo, kiedyś painkillera pierdalałeś? Nie. Tu Dominika box dalej. Wiesz co, Tio ma na razie przerwę na sali. Na razie chodzę do Adama i do Cyborga jeszcze będę szedł, nie wiem czy kojarzysz. Do Cyborga, do później jeszcze chodzę. Trochę się pozmieniało niestety. Na razie Dominik ma przerwę, wiesz? Ale chodziłem do niego cały czas i było super. Tylko teraz kurde ma tam... A coś tam się dzieje, nie? Wiesz co, i... Na razie kurde ma jakby salę nieczynną w skrócie. Niestety bardzo nad tym ubolewam, bo w końcu mi znalazł dwóch takich zajebistych sparring partnerów, że mi się mega z nimi fajnie trenowało. Śmigaj na nową salkę? W sensie jaką nową salkę, co masz na myśli? No Dominik nie ma żadnej na razie, więc ciężko. Ja cały czas chodzę na treningi. Tylko, że na razie nie dotija, nie? Bo po prostu on na razie nie robi tych treningów. Ale mam ból dupę, bo tak jak mówiłem wcześniej, no takich dwóch spoko ziomeczków akurat w grupie miałem. Do sparingu zajebiście było. Nie no, w dupie mam jakieś fame MMA. A, na lewy prosty, a rzeczywiście jest salka nowa, no. Rzeczywiście. Tak, bo oni tam teraz rozdzielili to trochę, nie? Widziałem coś na fejsie. Radek chyba wrzucał. No ja ogólnie... Jestem teraz tej kuźni, to wiesz, też im się nie chce po 15 klubach latać. Jak już się tam na razie, wiesz, kręciłem, to też tak, wiesz. Jeszcze do Adama Mielczarka chodzę, nie wiem czy kojarzysz. Do niego 2 razy w tygodniu. Tylko u niego mam bardziej przygotowanie motoryczne i tak dalej, takie, wiesz, fizyczne. Nie wiem co gorsze, czekaj, ten Ghost czy Skorpion? Do TIA chciałbym najbardziej wrócić, nie? Z kasą też tak ciężko na TBNTisie? No jest tak dobrze. Który rocznik jesteś? Dzień 0. Haha, na tym serwie przynajmniej jest gdzie expić. No to jest akurat racja, że tutaj mi się akurat to podoba, że są respy, kurwa. A nie, że nie ma gdzie się expić, nie? Ja kontra Meduza? Nie, no Meduza jest za dobry, kurwa. I on w ogóle jest inna kategoria wagowa. Chyba że w boksie byśmy spróbowali, bo tak w MMA to by mnie zajebał. Meduza wariat. A on mega spoko, my się w ogóle znamy nawet. Nawet mam jeden odcinek wspólny z Meduzą na YouTubie, tylko że teraz jest na niepublicznym, bo... Chyba na tym, nawet chyba na tym kanale. Jest na niepublicznym, bo zrobiłem kanał OTB z tego kanału. I zmieniłem mu nazwę i tak dalej kiedyś tam. Medi jest w porządku. Ja tylko boks, wiesz? Reszta mnie jakoś nie jara. Ja Martin 20 Source na PK i w trapach latam, zabawa musi być. Darolew AU. Darolew spoko, no. Ale to wie, mi się już nie chce. Mi się nie chce, stary. Ja sobie trenuję dla siebie, gdzieś tam na jakieś zawody sobie skoczę. Jakieś kempy i tak dalej, treningowe, coś takiego. Pierdolę tam jakieś fame ma. Jak będzie jakaś super okazja kiedyś to spoko, ale ja się nigdzie nie pcham na siłę. Wiesz co chodzi? Nie zależy mi na tym totalnie. Kiedyś miałem tak, jeszcze tam 3 lata temu, jak już jeszcze coś tam mi się chciało tak próbować, bo mi się to podobało. Ale teraz mi się nie podoba. Snajtem na tombie? Da się dobiegać snajtem, no. No kickboxing też mógłbyś, nie? Boks na pewno cię nauczy, wiesz, żelaznej stójki i zajebistej gardy, nie? Pod warunkiem, że trzymasz ręce wysoko. Ale wiesz, ogólnie każdy dobry sportowiec ćwiczy różne rodzaje ćwiczeń, w sensie nie muszą być to różne rodzaje sztuk walki, no ale jak chcesz być dobry, na przykład, tak jak nie wiem, Łomaszenko, nie? No to oni mają w treningi wplosone nie tylko boks, oni też trenują, kurwa, granie w piłkę, usyk to samo. Granie w piłkę, w koszykówkę, taniec, szachy, szermierka. To wszystko jakby buduje, nie? Wszystko gdzieś tam buduje umiejętności, poszerza, nie? Dlatego ważne jest, żeby tych młodych, którzy mają w ogóle szansę, wiecie, się rozwijać na X poziom, no to takich ludzi trzeba od razu ładować w różne tam, że to tak ujmę, zajawki, nie? Da się celować runkami na battle? Jest feature? No da się, na TBNT się też się da runkami na battle, tylko nie da się w ludzi, nie? Na TBNTic też tak możesz przecież, mordko. Siema Islam, kurwa. Kiedy będzie stream z dziadkiem? Dziadek odpoczywa na haczyk. Pewnie wiesz. Pewnie tylko czeka jebaniec, aż żeby mi tylko tego, nie? Modem odpiąć. Odpina na chacie modem i się zastanawia, czemu stream dalej leci, a zapomniał, że ja się już wyprowadziłem, nie? Dla ciebie to bym poszedł nawet na Ancienta tutaj gdzieś, ale nie ma nigdzie. Dalej jesteś fanem dymów patologii? Wiesz. To coś nie, coś jest tam zawsze, wiesz tam, nie? Ale wiesz, wszystko z umiarem, nie? Czekaj, Adevo ma skór, widzowie, bo trzeba na TBNTisie wymienić blank runy. Pach, pach. No już niedługo kolejny plecaczek Explo zrobiony, widzicie? No, jedziemy z tym. Siema Przemek, witam cię serdecznie, byku. Skąd jesteś, wariacie? Z Opola, byczku. pole. Jak tam Islam? Dobrze wszystko? Tika la fond. Coup de moi. Sit on bottle. Dawaj tu na OTS-a. Na Real TB? Czy grasz na Real TB dalej na tej antice tym paladynem swoim? RPG. Czy na razie pauzen? Cigaretyn pauzen. Bardzo dobrze. No to dobrze, że bardzo dobrze. Ważne, że dobrze. To najważniejsze. Bo jak jest chujnia, to słabo. Malutko. Coś tam grasz sobie. Czego ty tam paca trzeba kupić na tym OTS-ie? Siemanko, krypto. Tak, trzeba kupić paca, no. Znaczy trzeba i nie trzeba, może grać bez paca, no ale ogólnie tak. Gdzie robię? Ale co, gdzie pracuję, czy co? Step Records pracuję. Siema, dzięki za film o TB. Napisz poza stream. To czekaj, sobie dodam. A co? Masz jakiegoś deala do mnie? Jak coś to może na tym. Na fejsie do mnie napisz, będzie łatwiej. Ja kurde mogę zapomnieć, wiesz co chodzi? Teraz 200 osób prawie na streamie, jeszcze miliard tematów przegadamy przed spaniem. I mogę zapomnieć, a ja nie lubię obiecywać, jak nie dotrzymuję słowa. Dlatego od razu ci mówię z góry, że mogę zapomnieć po prostu, bo no wiesz, jeszcze nie kończę streama nic z stylu, więc jakbyś mógł mi gdzieś tam podbić temat, żebyśmy się zgadali. No to jak możesz, to weź mi tam napisz coś tylko, dobra? Żebym ja pamiętał, napisz cokolwiek, to ja se później ci odpiszę po prostu. Bo ja już mam chyba z 15 opinii odczytanych na Facebooku, a na Instagrama nawet nie wchodzę na razie. 380 km ode mnie, już chciałem zaproponować wspólny trening. Kurwa, oczywiście, że tak. Jak coś, to nie ma problemu. Ja bardzo chętnie na takie rzeczy. Zajebiście, tylko szkoda, że tak daleko, no. Ja też miałem zawsze z tym problem, że gdzieś tam widzowie albo jesteś znajomi, gdzieś tam... O, ja będę offline już później, wiesz co chodzi, bo ja idę na Tibiantisa później. Dobra, to weź mnie zaproś i daj znać ten, bo ja mam chyba... Ja mam was, nie wiem, z 2000 zaproszeń i nie przyjmuję nikogo prawie, bo z deskorolki mnie dużo ludzi dodaje, wiesz? Jakbyś, napisz mi ten, kiedy mnie zaprosisz, a ja ci od razu teraz po prostu przyjmę i później sobie pogadamy na spokojnie. Dobra, tak będzie łatwiej. Ja sobie po prostu odświeżę, jak mnie ten... Grają tu jakieś teamy? Wiesz co, szczerze to nie wiem. Siema dziobak, witam serdecznie. No i wracając do ziomali tam i widzów, zawsze gdzieś widzowie byli kurde daleko. Eryk, co do filmów, to dzięki wielkie. Gargo, kiedy by stream na psiaki i kociaki? No będziemy robić kolejny jakieś, jak trochę... Jak trochę się rozkręcimy z domu na spokojnie, nie? Fajnie, fajnie, kurde. A ty Islam, co nie chciałbyś grać tutaj z nami na Nostalerce? Poszło, dobra, czekaj sekundę, bo muszę wybić te potworki tu, żeby mnie nie zajebały. Nie chciałbym umrzeć przez Facebooka. Wiesz co chodzi? Życie mi jeszcze miłe. A muszę sobie pójść, poszedł sobie tego lewego prostego obadać bez kitu. Czekaj. Dobra, mam, nie będę mówił na głos, nie? Żeby nie było. Czemu nie mogę ci wysłać wiadomości? O, jest. Napiszę elo, jak coś to jakbyś mógł mi odpisać byle co, żebym po prostu pamiętał. Grałem tu jakieś teamy? Wiesz co, nie wiem. Ktoś tam pewnie gra, ale... Ale nie wiem, szczerze powiedziawszy, wiesz, ja sobie tutaj RPG. RPG. Bonus RPG. Elo, elo, witam, witam serdecznie. A wy gracie Tibiantis, czy gracie Nostaler, czy może gracie na Real TV? Zobaczmy, jak wygląda sytuacja wśród widzów. Maldiwia, ile pac kosztuje? Na złotówki to chyba z 2 dyszku jakoś, wiesz? Chyba z 2 dyszku. Kuba, widzisz mnie? Kuba, widzisz mnie? Dzięki, dzięki. Dzięki za followka. Gracias. O. Goni. Tu jest akurat lipa z tymi... Kurwa, czemu on nie strzela tym GF-backiem? Ja nie wiem, czy ja mam przymoloną myszkę, czy to przez ten ping. Też tak macie czasami? Czy mi coś myszka szwankuje? Siema, smoku. Siema, dziękuję bardzo. Dzięki, byczku, bardzo mi miło. Tibiantis od wczoraj na staler, ale przed chwilą się wyjebałem, już mi się nie chce. Z powrotem Tibiantis. Szybko poszło. No. Najgorsze jest, jak grasz i się kurde wydupcysz, nie? To jest... Zawsze jest taka nerwica. Jeszcze jak człowiek się wkręci, mówi kurwa zajebiście, w końcu mogę sobie pograć, jest spokój, cisza, nie? To zawsze się znajdzie kurwa jakiś jakaś chujowa sytuacja, która wszystko nam zmarnuje, psuje, niszczy. Ale spoko, że udało nam się tutaj respa dostać od kolegi, od widza prawdopodobnie, którego pozdrawiamy. Profesorek był u mnie w gildii kiedyś, znamy się, pewnie, że się znamy, no. Był u mnie w gildii na morcie przez jakiś czas. Jedni go lubią, drudzy nienawidzą, ja na przykład go lubię, bo ja nigdy nie miałem z nim żadnych problemów. Czemu nie ekspisz na Royal Spearach? Bo wolę na boltach. Wiesz co, gdzieś tam mam jakieś kontakty z tymi Szwedami i tak dalej. Ale na razie jakby opluwają mnie, ale spokojnie, staram się coś tam działać w tym kierunku. Ale nie chcę zapeszać na razie, wiecie co chodzi. No tutaj plus jest taki, że jest rzeczywiście duża ta mapa, no. To jest akurat racja. Mapa jest solidna, konkretna, rzekłbym ogromna, z porównaniem do Tibiantiza to jest ogromna. Ale widzicie, to też jest... duża mapa to też nie wszystko, nie? Bo jednak... też nie gra tu jakoś milion ludzi, nie? Dzięki, Kasper, jeszcze... Prócz streamów to trzeba połączyć życie. I jeszcze trzeba połączyć odcinki, a odcinki, gdzieś jeden odcinek zajmuje 10 godzin około. Teraz już opłatam sobie montażystę, bo jakbym miał jeszcze to montować, to kurwa 15-20 znowu. No. Więc zarobię mniej, ale przynajmniej mam czas właśnie na treningi. No wcześniej to już w ogóle był hardcore, jak ja jeszcze to wszystko montowałem sam. To już spałem później po 5 godzin i się nie opłacało w ogóle. Kurwa, powalnia mnie jebaniec. Dobra, bo cię zaraz zajebę tu. Nie chcę mi się od niego odbiegać, bo mnie zaraz spowolni znowu w śmietnik. Gin. Pa, no jakieś laga miałem. O, 400 pingu miałem chyba, nie? Normalnie mnie cofnęło, widzieliście to? Jaką pracę masz? Przy kąpie, ale to nic nie zmienia, skoro i tak 8 godzin musisz siedzieć w tej robocie, nie? Miliard problemów na bani, maili i wszystkiego innego. Czasami się uda zdalnie, ale to też tam wiesz. Ty, no laga mam, pa. Kurwa mać. 1700 pingu. Tibiasz pinguje, Tibiasz! Zostaw ten. Wydupcamy stąd, bo zaraz się wyjebiemy z życie. Raper? Nie no, nie rapuję, ja pracuję jako... Ja zarządzam kanałem Step Records na YouTubie. Jeśli pracujesz w Step Records, zresztą masz kontakt z raperami? Pomagasz w tworzeniu teledysków? No, 3,6 milionów. Pracuję w biurze, no, a czasami zdalnie, zależy jak mi się chce trochę, nie? Gdzieś tam się zawsze dogadujemy. Ja ogólnie jestem od prowadzenia YouTube'a, ale nie rapuję. Jestem od prowadzenia kanału YouTube i do tego jeszcze jakieś tam teledyski kręcę. Właśnie jutro jadę kręcić teledysk, bo lubię też właśnie filmowanie. Gdzieś tam trochę w socialach, wspólnymi siłami, że to tak ujmę, ale ja się nie zajmuję socialami, bo nie chcę. Ale wiadomo, mam doświadczenie, tylko no wiesz, bez sensu robić 50 różnych rzeczy. Ja głównie się zajmuję trochę menadżerką, trochę YouTube'em stricte, takim projekt menadżerem bardziej, trochę czasami, różnie, to takie multikulti, to ja nie mam takiego jakby przypisanego stanowiska stricte, choć moje stricte stanowisko to podchodzi właśnie pod tego, nie? Najbliżej pod tego YouTube'a, nie? Ej, ja zdupcam do depo, bo mam lagi normalnie. Jakieś siny są. Nie no, Tibiasz pinguje bez kitu. No wiadomo, że jak życie się poukłada, to jest lepiej, tak jest. Mam pytanie, warto teraz szybko pierogi sobie zrobić do jedzenia? Kurwa, oczywiście, że tak. Ale szacunek, że dajesz radę. No wiesz, Kasper, łatwo nie jest. No 1000 razy jestem tak, że zajazd jak w zegarku. Ja pracuję jak w zegarku, nie? Od rana do nocy. Stary, ja mam zaplanowane wszystko, nie? Ja piszę do siebie maile, chłopie, którymi przychodzą na przykład jutro o 11, jutro o 18, jutro o 21 i zadania, które mam zrobić, nie? Czyli na przykład napisz scenariusz, idź na trening, idź do pracy, zrób to w pracy, później na mailu z pracy, wiadomo, mam kolejne maile. No, inaczej bym nie złapał się z czasem, nie ma opcji, nie? O, ja tam nie mam jakoś dużo hajsu. Fajnie brzmi, ale wcale nie jest to, wiesz, jakiś, żebym był milionerem tibijskim. No i gdzieś tam, wiadomo, marzy się te streamowanie, ale nie wiem, czy ja dam radę. Ale trzeba wierzyć. Nie wiem, czy ja sobie poradzę. What the fuck, od tego jest kalendarz. Ja wolę w mailach, bo mam podbitki, wiesz? I gdziekolwiek tego nie włączę, to wiesz, kalendarz masz w jednym miejscu na przykład. A ja nie mam w ogóle powiadomień, wiesz? Ja mam wyłączone wszystkie powiadomienia. Jedyne powiadomienie, jakie mam, to dzwonienie i SMS-y. Wszystkie social media, wszystko mam wyłączone, bo ja mam miliard wiadomości zawsze. Ja mam jeszcze drugi kanał, wiesz, z deskorolki i przez to... Kurwa, no normalnie lagi są. Ping znowu na czerwono wyjebał. Ja mam powyłączane wszystko, wiesz? Dobra, HMM-ki leciłem. Ale nie wiem, co to się dzisiaj stało. Chyba serio ich pingują, bez kitu, nie? Chuj wie. No patrz. Widzieliście? Zrzucałem tego. Zrzucałem kasę i normalnie się zawiesiła kasa, nie? A może tu mnie pingują? Haha. Chuj wie. W sumie, nie? No chyba nie. Bym musiał resetować routera, mi się nie chce. Ja lagów nie mam. No to widzisz, może coś u nas teraz. Google kalendarz. Wiem, wiem, też korzystam, nie? Ja mam 50 rzeczy, tylko w kalendarzu z Google to ja mam poustawiane z pracy rzeczy. Link do deskorolki? Jak piszesz sobie Gorgo, to znajdziesz. Kiedyś, znaczy to jest dalej największy kanał w Polsce deskorolkowy, ale już go nie prowadzę prawie, bo mi się nie chce i tam trochę... Ja już zrobiłem ponad 500 filmów, tam to już mi się nie chce, wiesz co dzień. Już mi się znudziło. A ja mam lagi normalnie, przycinam je czasami. Trzeba sflaskować jeszcze to wszystko. U mnie czysto. No ja nie wiem, no ja mam jakieś siny. Nie wiem czemu. Dwa plecaki to są, nie? No to jeszcze jeden by trzeba było kupić, nie? Nie mam pieniędzy tyle. Kanał się nazywa Gorgo. Kiedyś robił fajne wyniki, jak jeszcze tam, wiesz, Dużo przy nim siedziałem, nie? Ej, o, mam tutaj nawet Gorgo, o. 55,8 tysiąca subskrypcji. Oficjalny, zweryfikowany profil. 758 filmów. Teraz zaczynałem wrzucać jakieś nowe rzeczy, sobie testuję. Są średnie wyświetlenia. Ale jak robiłem z deski, to 400 tysięcy, 270, 180, 170, 170, 117, 109, 106. No dużo tych filmów po 100 tysięcy albo po 50 tysięcy, nie? Czy najebałem się gdzieś na streamie? No coś tam się najebałem, ale nie piję od 3 miesięcy. O, siema. O, elo, Elsa. Na której planosz napierdać Libikę. Ja co prawda po oddaniu krwi, więc składę machę na jutrzejszą robotę, ale trzeba wypocząć. Odpoczywaj, wariacie, odpoczywaj, bo to wiesz... Po takich rzeczach trzeba wypocząć, nie? Ej, dobra, czekajcie, się napijesz trochę wody. Na tym OTS-ie jest X razy 1. X razy 1. Dobra. To teraz to. A to wjeżdża tu. I teraz tym będziemy robić runki. Tym małym TV-czykiem. Tylko czekajcie. Muszę sobie przygotować hara. Pokus, pokus, czary mary. Giorgini to twój stary. Dobra, HMM-ki sobie będę robił lub harkiem. W drugim ekranie będę sobie patrzył, czy żyje. North Village 3. Tak jest, a ja mieszkam tutaj, Village 1. Ja jedynkę mam. Jedynka jest moja. Tamten OTS ma exp razy 1. Czekajcie, muszę sobie... Chyba tak to było. Jakąś rundkę sobie zrobimy po tym, nie? Po tym Yantisie jeszcze. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie elegancko. Bitrate, dobra, coś... No siema, oglądamy, Jakuden, siemanko, witam serdecznie. Uno momentu, zaraz będziemy działać. Pozdro YouTube, Twitch. Pozdrawiamy serdecznie. Gorgo. Gorgo, Gorgo. Muszę tytuł zmienić, wiecie? Uwaga, uwaga, uwaga. Pach, pach. Jest dobrze, jest dobrze. Czy ja mam tu jakiegoś hara, gdzie mogę sobie jeszcze zaspamować? Tym wariatem możemy jeszcze zaspamować. A reszta tu już chyba nie, bo co to Neptunem nie zrobię. Jupiterem nie... O, Phobosem mogę zaspamować jeszcze. Phobosem jeszcze zaspamujemy. Tu wejdziemy i już pójmij wszystko sika na pąku de moi. Tu mi kurczę szkoda troszkę tak. Brakuje mi tego, żeby na Tibiantisie, wiecie, to było. Żeby na, bo dla mnie Tibiantis to w ogóle jest petarda. Dla mnie Tibiantis jest zajebisty. Brakuje mi tylko tego, żeby kurde był drugi pasek tego. Drugi pasek itemów, nie? Żeby można było, ale ja wiem, że na starej Tibi nie było drugiego paska, więc po prostu brakuje mi tego, ale jestem świadomy, że nie może to być, bo to ma być odzwierciedlenie old Tibi bez jakby takich dodatków, nie? Jestem tego świadom, że nie może tak być. To nie zmienia faktu, że kurwa fajnie by było mieć drugi pasek, nie? O. A tak to jednak kurde trzeba się gdzieś tam mieścić na styk tutaj, nie? Czekajcie, muszę sobie tutaj inaczej trochę usiąść. Kupiłem 500 tibia coinów, 250 pac i 250 na zabawy. Haha, pięknie białko. Siema, założyłem postać na RL na Pelori. kumpel nam mówił. No kurwa, wiesz, co tam szkodzić i spróbować, nie? 92 cc kosztował miecz, na 1800 użyć. Tylko nie przedłup całego wszystkich pieniędzy na tego, wiesz co chodzi. Zaraz na Tibie, kurwa. Zostaw se coś na życie. Grzyba trzeba wdupcyć, mordo. Grzyba trzeba wdupcyć. Po co mi ten w ogóle ten? Jakugen, hi. Kurde, ale teraz się ciężko tak przyzwyczaić, wiecie co chodzi? A oczy tak teraz muszę przyzwyczaić, że muszę się tak mocno w dół patrzeć teraz, nie? A wy nawet nie widzicie tego dołu za bardzo. Ten parcel mi w sumie niepotrzebny może tu zostać. Gdzie ja mam runy? Chyba na Darashi, z tego co pamiętam. Ale ludzi dużo. Param pam. Zablunkrowany, odłożony. No i super, prawidłowo. Pa. Zadupcyli kogoś. Zadupcyli go. Pa, kolejny trup, kurwa. Hi, lask, jest. A mnie rzucił, kurde. Zaraz mi zrobi, kurwa, tego, wiecie co? Przyjdzie w 10 osób. Nie no, pewnie bic, pewnie bic. Ale gitara. Dalej 5, jestem w donate, to git, tak jest, jeszcze cię nie przegonili. Dzisiaj akurat jeszcze tak naprawdę, bo nie było żadnego donate'a z tego co pamiętam. Wszystko loteria, wiesz co chodzi. Raz jest donatecik, raz go nie mam. Dlatego właśnie o tym mówiłem wam wcześniej, widzowie, bo mnie pytaliście, czemu nie full time streamer, czemu nie spróbuję na pełen etat i tak dalej. No bo to nie jest takie wcale kolorowe, nie? Wiesz, dzisiaj jest, jutro okazuje się, że nie ma, no. No ale jutro akurat idę teledysk kręcić, więc się cieszę. Będzie teledysk kręcony, więc będzie spoko. Pach, pach, pach. Czemu Nekro pracuje jako NPC? Bo to, wiesz, jest czarodziejka z Księżyca. Gra coś na Twitch, nowe pomysły, no i zajebiście, o to chodzi. Siema Dawid, witam serdecznie. Siemanko, David. David Beckham. Si? Si. Tutaj w ogóle nie wiem, czy teraz nie ma jakiejś rajzy, wiecie co chodzi. Jak wygląda sytuacja na statkach? Ktoś ogarnia temat? Prędki official. Sorki, ale ten automatycznie blokuje, jak ktoś pisze z dużej litery, wiesz? Nie wiem, jak to wyłączyć, szczerze powiedziawszy. Kogo teledysk? Jutro jedziemy z Dawidem Obserwatorem, będziemy kręcić, wiesz? David Observator. Będziemy kręcili jutro. Z Dawidkiem. W takim fajnym hotelu. Będzie fajny teledysk, myślę. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie pomyślnie. Jeszcze muszę scenariusz trochę rozkminić. No i jutro biorę sobie jeszcze 2 ziomeczków do pomocy, żeby mi pomogli. Gondor Stream, 2 złote. Kiedy 8.0 oc. Siemanko Gondor, dzięki wielkie za donejcika, piąteczkę, dziękuję bardzo. Dzisiejszy pierwszy donejcik, dziękuję, dziękuję. Dawid Konserwator, a jak? Kiedy 8.0, OTS-ik. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, moi drodzy, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to OTS ruszy na początku stycznia. Ale i tak będę grał też tutaj, nie? Bo tak ludzie mnie czasami pytają i mówią, to co, czyli olejesz Tibiantisa? Nie, 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 no, normalnie Tibiantis to Tibiantis, moi drodzy. Też tu będę grał dalej. Wiecie co dzień. Coś mi tu nie gra, kurde. Wiecie co mi tu nie gra? Coś mam za mało kapa mam. Kurwa, czemu tak mało mam kapa? To dużo manazu, czy co? A nie wiem. Ty, Gorgo, ogarniasz RL Tibię obecnie? Nie, nie, to nowa Tibia to dla mnie jest o jaki fajny nick, kurwa, CCR Gambler. Glamber. Nie, nie ogarniam Essa. Nie ogarniam tej nowej Tibi, stary, nie? Tak, ja słyszałem, że ten Polaris jest zdrowy. Serio? Polaris, woda, Polaris zdrowa, czy nie? Ja słyszałem, że ona jest dobra. Ale korzysta cudowo woda, Polaris, dostępne w drodze. Gondor Stream, 20 zł. Tomasz Grosza Zebys odpali loca. Gondor Piąteczka, dziękuję ci bardzo, stary, za donajcika, bardzo dziękuję. Tak jest, no działamy w tym kierunku. Staropolska jakaś wychodzi też spoko. Jakie wy wody pijecie? Co mówicie? Serio mówisz, że Polaris jest zdrowy, kurwa? Essa. Ostre PG, no na pewno pamiętam tyle, że Stealth Drink i na temu może się iść, nie? Na Stone Refinery. Jaka te, bo ty druidem, tak? Przemek. A w początku lutego, tak, przepraszam, tak, no. Tak, no, to ma być coś w tym stylu. Tak jak mówisz właśnie. Stare tibijskie zasady, tylko troszkę nowsze tibia. Też mam filtry, ale mi się nie chce filtrować, ja bardzo dużo wody piję. Musiałbym non stop nadupcać z tym filtrem. Essa? Bijesz alplury? Zobaczymy, czy bije alplury. To sobie dupnę rundkę. THX. Dobra, mamy wolnego respa tutaj na dole. To jest mój sort, kurczę. Nie można odpuścić sorca. Sorc? To jest mój sorc. Uwielbiam mojego sorca. Bardzo lubię grać tą postacią. Wy macie też takie podejście trochę, czy nie? Czekajcie, wymienię blankrunki. A jak chcę no to soda. Też, no słyszałem o tej sodzie, no. No nie wiem, no ja całe życie piję tego Polarisa i wszystkie badania zawsze miałem odpukać. Zajebiste, nie? Pij budę, nie wodę. Pij budę, będziesz wielki. Nie no, po budzie to patologia, stary, wiesz jak jest. Łeb zlasowany, kurwa. No to nie każdy, wiadomo, no ale ja nie mogę takich specyfików zapijeć. U mnie pół rodziny to byli, kurwa, alkusy. Ja mam do tego podatność. Dlatego też od 3 miesięcy nie wziąłem łyka. W sensie na Sylwestra to co wam mówiłem ostatnio, że tam winko czy coś sobie jeden kieliszek wypiłem, ale tak to nie piję, nie? No a druga sprawa, ja tak mam, że odpalę browara, to później kurwa codziennie po browarku albo po 2 i maciek rośnie, brzuch rośnie, wszystko rośnie, a forma nie rośnie, forma stoi wtedy. Nie, wiesz co? O ty kurwa wariacie, gdzie mi tutaj uciekasz? Wow, ale strzelił mocno. Nie, bez takich. Jakbym miał 20 lat, to bym mógł tak robić, a teraz to już mi się nie chce. Typa jak ominął, nie? Ten Archer ominął tego, nie? Ominął jakby śmierć. Za pierwszym razem, no bo za drugim razem, no to już go niestety skarciliśmy, niestety. Ale tylko niestety. Coś tam kasę pozbieramy, nie? Luta mi się nie chce zbierać. Jaki level na MS-ie? 61. Nie wiem, mam jakiegoś farta, stary. Widzisz, że grałem 2 godziny na Nostalriusie. Nie umiem nigdy tego wymówić, nie wiem. Nostalrius, tak? na Nostaleriusie grałem. Przychodzę tutaj i ziomek mówi, że akurat kończy. Jak długo wchodzi level? Chuj długo. Enajek, siemanko, witam cię serdecznie. Nie, nie bawię się w wojny, szczególnie jakbym miał streamować. Zresztą to jest taki serwer, że tutaj jakbyś streamował wojnę, to by cię wyjebali, nie? Z ekipy. Wiesz co chodzi? Bo tutaj śmierć jest za drogocenna. Za dużo pieniędzy. Bardzo głośno było o tym na całej Tibi na temat tych kolorków. Ale to wiadomo, to był jakiś zakaz, nie zakaz, nie? Ale można było się nadziać trochę, nie? Tibiantis to całe nasze życie. Tak jest, Tibiantis. No, potwierdziłem info u znajomych, którzy grali na Bonie, nie? Oni doświadczyli takich sytuacji. Czy wszyscy doświadczyli takich sytuacji? Who knows? Jak to się mówi? Jedni tak, drudzy nie. Pozdrawiam serdecznie z Dublina. Dzięki wielkie, pozdrawiam ciebie również. Czekaj, spróbujemy go zabić. Chuja mi zrobili? Tak, a skąd wiesz? A tu też SD niższy jak ze starych czasów? Tak jest, dokładnie. SD-czek tutaj niższy jak ze starych czasów i to solidnie niższy. Tak mocno. Ej, nie no. Tego double axa to szkoda nie zbierać, nie? Ale w sumie jak on zaraz idzie, albo już poszedł. Chyba poszedł już. To może i sobie zostaniemy tutaj, nie? Nie wiem, tak sobie głośno myślę. A może byśmy sobie poszli parę nekro strzelić? Sam nie wiem. Wiesz co, no z puniem to jest loteria trochę. No bo... No gdzieś tam mi się przybił do tego wywiadu, później w końcu powiedział, że jednak nie. Jest. Co? A co to jest? No ale widzisz, no Kunio na razie tak mu się nie chce za bardzo, leniuszek tibijski. Siemanko, nubkowaty tutaj, jak z ilością ludzi tutaj kontra RL. A wydaje mi się, że tutaj gra więcej ludzi niż na Reelu. Grasz na Bonie? No widzisz, no oni też grają, może akurat tego dnia nie byłeś. A może odwrotnie. Może gdzieś podkoloryzowali trochę, no. Teraz to już i tak się nie dowiemy, nie? Wiesz jak to jest, każdy jakby inaczej sobie przeżył. Tibiantis i czyste zasady 7.4 to jest to. No tak, tak, dokładnie, no ja też to mówię, że wiadomo, można by było sobie chcieć tutaj wymagać coś w tym stylu, ale to nie o to chodzi w Tibiantisie. Tibiantis ma być 7.4, dlatego za to go lubię, nie? No ale to nie jest takie łatwe robić tylko wywiady, stary, wiesz co, gdzie ludzie mają pracę, mają w dupie Tibie po tylu latach. Jak mi się uda jakiś zrobić wywiad, to sobie zrobię, nie? Jak mi się uda, to coś wiadomo będę gdzieś tam działał, ale to nie jest takie easy. Ludzie myślą, że to jest easy. Wiadomo, gdzieś tam, wiesz, gadamy z Puniem, ale to też nie jest takie łatwe. Już tam, wiesz, ja już się parę razy go pytałem, no prosić się też nie będę, nie jestem z ludzi, którzy się proszą. Także jak na razie nie chcę albo w ogóle nie chcę, no to trudno, no to nie będzie wywiadu. Gdzieś tam jakiś film może w formie takiej historii, gdzieś tam prędzej czy później pewnie kiedyś powstanie, nie? Bo jak lecę o wszystkich, no to lecę o wszystkich, ale jakby wiesz, musimy szanować wszyscy swój czas, nie? Ja sobie bardzo cenię swój czas, bo wolę go spędzić z ziomkami na treningu, niż prosząc się kogoś o wywiad czy cokolwiek, nie? Jakbym chciał się pchać na wyświetlenia, to bym sobie załatwił wyświetlenia w inny sposób, dzięki temu, gdzie pracuję, nie? Ale że nie robię tego, to też nie będę się prosił o to, żeby ktoś mi dał wywiad. Lord Paulistinia odpisał mi, ale na razie mnie odpulił trochę. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to było takie, że jeszcze musi się zastanowić, nie? Ale no to było jeszcze takie, że jeszcze jest szansa. Zresztą ludzie go lubią, nie? W sensie, bo to inaczej, no ja... Mój content to też nie jest tylko o legendach, no bo jednak wiesz, tych legend nie ma tyle, żeby cały czas o legendach robić, nie? Też o takich popularniejszych ludziach, nie? Gdzieś tam jak Buba, właśnie Punio, czy Maxigashi, to są takie, wiesz... Maxiego to można by było nawet nazwać taką legendą polskiego streamingu TB, bo jakby on i Crowny mimo wszystko, no jakby w głównej mierze stworzyli dużo youtuberów tibijskich, nie? Ja nie pamiętam, kiedy Punio zaczynał, ale wydaje mi się, że to Maxi jest dinozaurem, nie? Z Bapubą jest hardcore, bo on jest arogancki taki trochę. Ale może coś się z tego uda, wiesz? Ale nie chcę obiecywać, no zobaczymy, bo to jak ja zawsze próbuję coś później obiecać, to nagle się okazuje, że ktoś wali wystrzał. I później wszyscy są źli, w tym ja. No i Cassie jest dinozaurem, dokładnie, no. Z Cassim też bym zrobił wywiad, ja z Cassim się znam dobrze. W ogóle jak będę w Krakowie, to pewnie się spikniemy na jakiś może trening nawet wspólny. Taki mam plan. A będę niedługo w Krakowie, bo mamy jechać do studia tam. Ta, pociąg do hazardu, Essa. Dzięki za faluka. No parcel. O. Nie mam niku pisanego. Pach, Gorgo streamer. Zapomniałem. Z Rafonixem właśnie nie mogę zrobić stricte wywiadu, bo dostanie bana. Bo dostanę bana. Wiesz co chodzi? To jest właśnie kurwa takie... Ajajaj, ciężkie mój drogi, ciężkie no. Bo on ma dalej, niby nie ma problemu z tym YouTube'em, a jednak dalej ma te problemy. Nie chciałbym stracić całego kanału na począt jednego odcinka. Bana na twarz ma. Znaczy już niby nie ma, ale też nie ma nie do końca, więc też nie jest takie łatwe. No wiesz, zmienił się teraz, więc też jakby by było spokojnie. Tak, głosowy mógłby być, no, do tego może w ten sposób zrobimy. Przydałby się odcinek o Masakrowcu? Tak, on był dobry wariat, nie? Razem tam z Liamem, Darkrosserem i tak dalej, nie? Tylko, że z nimi jest bardzo ciężki kontakt, wiesz? Gdzieś tam z Nemtorem miałem kontakt, ale coś tam mailowaliśmy i tak dalej, no ale kurde, no nie jest łatwo, nie? Wiesz, jak ludzie tyle lat nie grają, to później ich przekonać do jakichś wywiadów, odcinków czy coś w tym stylu, to im się mega nie chce. Ja oczywiście się nie poddaję, dalej próbuję, ale nie będzie, nie jest łatwo. Ja już gadałem z Ariusz Warem. A nie, Liam to Aurea, aha, okej. Czyli Nemtor, tak, no podupcyło mi się. Tak, racja, no. No. Ja mam tyle tych run, bo ja robię sobie sam runę, wiesz? Mam tyle tych run, że mogę napierdalać we wszystko. Bez kitu, Rafon, Rafatus, Magical streamowali przed Maxim. No, to jest właśnie taka trochę loteria, nie? Ale jakby zrobić fajny wywiad, na przykład z Rafonem i tak dalej, bez wmawiania... Bez wmawiania, wiesz, patologii i tak dalej, to myślę, że spokojnie by to wyszło, nie? Jak założę kominiarkę w ciemnym pokoju, jak w 997, no bez kitu, nie? Ale widzisz, on robił gdzieś tam w tej kominiarce z tym, z Golą i tak dalej. I też mu wdupcyli wtedy bana, nie? Na te dzikie, na te jak to było? Te byki, czy au, czy chuj wie jak to się nazywało. Nie pamiętam jak to się nazywało. Bo to chodzi o to, że on ma zakaz po prostu i nawet po głosie gdzieś go tam jakby łapią, to może przypał. Ale mailowałem z Tipsoftem, wiesz? Mailowałem z Tipsoftem. Na temat możliwości, że to tak ujmę, jakiegoś wywiadu i tak dalej. Niestety kurwa wszyscy klauzury poufności nie mogą. Gdzieś tam jakiś pisemny 20 linijek mogą mi zrobić, ale to tyle co mi się już udało wyciągnąć, to już więcej jakby nic się nie dowiem, nie? Ale spróbuję coś tam z Nightmarem jeszcze pisemnie pozałatwiać, ale on już więcej nie powie raczej, to już są wiesz. Dużo tematów jest niestety przeruchanych, nie? Z Aries Warem gadałem, no to tyle co mi mógł powiedzieć, to mi powiedział, nie? Kurwa, klei mi się przycisk prawy, prawa strzałka. Mówisz o Mulfie czy o kim? Kiedyś Wardenga na live powiedział, że Rafon sobie przebył jakiegoś gościa, który pracuje w YouTube i ten się wziął i póki tam pracuje to będzie ciężko umbana. Cóż, u łoniaków padło? A co? W sensie o co chodzi z łoniakami? Bo ja przeczytałem, czasami czytam kurwa czat i nawet nie pamiętam co mówiłem przed chwilą. Wybijam się z rytmu. Mam dwa ekrany naraz i się kurwa odkleiłem. A no klawisz co? Nie, kiedyś mi się browar wylał, mordo. Browar mi się kiedyś wylał i było dobrze już, bo przymyłem ją. A tu nalejcie. Było dobrze, bo ją przymyłem i przez 2 miechy chyba było, nie no przez więcej 2 miechy zapierdolę. No za 4 już miechy było git. I teraz nagle nagle znowu się coś, jakby ten guzik tam jeden zjebał. Czy whatever. Whatever. Nie wiem czemu. Guzik dalej TBK streamuje? Chyba nie. W ogóle ten streamował jakiś czas, ten co tam gadał po śląsku, nie? On też był spoko. Ale chyba coś mu nie pykło z tym streamowaniem i chyba już olał to. Bo wszyscy kurwa myślą, że od razu 1 000 000 złotych będzie z powrotem. A tu ciężka praca. Ciężka praca i nie zawsze się opłaca niestety. Raz wyjdzie Limburg to było właśnie, ale w porządku ziomeczek. Może tak być, nie? Kojarzę, robiłem już o tym odcinek, mam cały odcinek na temat tego. Dostał X-bloka i abonament, tak? Co ty go dusz? To ty go dusz, chopi. Gdzieś tam go na serwerze PvP gnoili, czy co? Pamiętasz może? Ty, to już zmarło wszystko, nie? Zmarło. Pierdam zgon, bo umarł. Mm. 96 i teraz walę go na dziąsło. Szybciej o mnie chyba uwali. Siema Gorgo, mam małą prośbę. Zacząłem grać tutaj dzięki tobie. Wyszedłem z ruka i mam pytanie. Miałbyś poratować jakimś playsetem? Kurwa mordo, chciałbym ci dać playseta, ale naprawdę wszystkie prawie itemy, które miałem, porozdawałem już wielu widzom. I choćbym chciał, no to ci nie dam, bo nie mam skąd na razie. Ani mi nie wypadło, ani nie dostałem na razie od, nie wiem, bardziej dochodowych widzów, żeby się podzielić. Mchoncer, 5 złotych. Czemu czytasz tylko hat Twitcha, C? Jak, siema, dziękuję, dzięki bardzo. Kierownik, daj 2 złote na bułkę, no właśnie. Dziękuję, jak czytam tylko czat Twitcha? Może czat Twitcha dużo pisze i zasypuje w ten sposób czat YouTube'a, nie? Tak też może być, a cóż tam mnie pytałeś? O kurwa, tu pieniądze leżą. Pieniądze leżą w tym. W manasach leżały pieniądze. Ale memy musimy ogarnąć widzowie, na pewno. Kiedy wywijać ich wspólniałem, nie wiadomo. Fajnie jakbyś poszedł. Wimborg jest też spoko. O właśnie, Blecek Luka był w porządku, nie? Zbierał na Feruchapem, zbierał i on też diety robi, też spoko chłop. Tak, tak, no pamiętam, no bardzo w porządku też. W ogóle tak jak już wspominałem wcześniej, my jakby na tej stopie takiej streamerskiej w Polsce mamy dużo takich w porządku ludzi, jest mało chyba takich toksycznych jakby streamerów, tak mi się wydaje. Na świecie TV mówię, nie? W świecie streamerskiej TV. Takiej naprawdę, że wiesz, że ktoś kurwa naprawdę jest strasznie ten, przy połowy. Czy pójdę na Mintwolin, no ale co teraz? Nie, no nie chce mi się. Niedługo idę spać, bo rano mam trening. Mam trening, a później mam pracę. A później jadę kręcić teledysk jeszcze. Także... Także nie. Ale pieniądze trochę pozbieram. Gdzie jest hajs za las? O, pach, tu są jakieś pieniądze. Jakieś giepki się pozbiera, nie, kochani? Pach. One love, one tibijskie love. Muzyczka na dupca. Ale kurwa, pokażę wam coś zaraz i dowiem. A, Zaraxu jeszcze jest, pewnie, że tak. Zaraxu jest też zajebisty. Chłop, co tu spamuje. Czekajcie, jako kurwa moderator muszę to zgłosić, kurwa. Bo to są brzydkie słowa, dajcie mi sekundę. Muszę wejść na czat dla tych tutorów. Nie chcę go pokazywać na ekranie. Ogólnie jakby ktoś pytał o jakieś nielegalne rzeczy na Tibiantisie, to mu doradzam i tak dalej, ale jak już są, wiecie, jakieś tam wyzwiska chamskie i tak dalej, takie rzeczy trzeba stopować trochę, nie? Nie zbierasz lootbaga? Nie, nie chce mi się. Chcę level dobić i ten... i spać, ale na pewno lootbaga będziemy robić, tylko nie chce mi się teraz, ale w sumie jak tak patrzę, ile tu rzeczy wypada, to może jednak by mi się zachciało, nie? No, tu bardziej chodzi o to, żeby był porządek, nie? Bo przez takie rzeczy jakby cały serwer traci, nie? Ja ci mogę dać tam jakieś 1K na ruchy, żebyś miał. Macka już leży tutaj na ziemi, jak coś. Wiesz, trzeba jakby... szanować nasz serwerek, nie? Czy tam, wiecie, czy są lepsze, czy gorsze chwile na serwerze, to mimo wszystko ja jako tutor też muszę pilnować troszkę porządku. Nie jestem zabaleniem, słucha, ale no jak już takie rzeczy się odpierdalają, to bardziej chodzi o dobro serwera, a zresztą to jest tylko zgłaszane do GM-ów, którzy i tak, jak już to zgłosiłem, to się okazało, że już to i tak widzieli sami, więc... spokojnie. Leży trochę itemów. Tak, Zarax jest spoko, tak jest, także zbiorę ludzi do Regenburgu i robimy pichtę. No, bez hitu, może by było, nie? Fajnie jakbyś poszedł na Mintwalin, miałbyś nam drogę. Kiedyś może tak, nie? Ty, Mordko, bo ty mnie pytałeś coś, ty kojarzysz ten kod źródłowy? No to przecież ci odpowiadałem, że robiłem o tym odcinek, o tym kodzie źródłowym, to jak ci nie odpowiadam na komentarze? Odpowiedziałem na komentarz z YouTube'a. Może mnie nie słuchałeś, przyjacielu. Może nie słuchałeś Giorginiego. A tu Giorgini coś gada, tutaj proszę, kurwa. O plutet. Nie mam premium, także nie podejdę niestety. To weź mi napisz list, żebym nie zapomniał na Darasie, dobra? Na tą postać. Siema, dawno nie zaglądałem. Siema, no to dobrze, że przyszedłeś. Czemu dawno nie zaglądałeś? Bo pewnie dawno streama nie było. Choć teraz ten stream jest częściej, nie? Także... to jest okej. Czekajcie, ja może zrobię jedną storyjkę, że sobie streamujemy. Widzowie, nie ma lekko, jest TV-ka, jest streamek, także na chwilę obecną, pozdróweczki, na chwilę obecną 190 osób na streamie, jesteśmy już ponad 2 godzinki na live'ie i lecimy z tym. O! Pach. Jest storyjska nagrana. Wrzucimy, żeby nie było. Tak, bo miał na filmik. Dobra. Na początku się zgodził, a później nie. Siema, Hayaku. Co jest? Nie, no chyba działa wszystko, nie? Siema, siema, Hayaku. Hayaku. Gościu, a ty myślisz, że co? Że ja se nie strzelę tutaj GFB double E? Pach. To nie, że sobie strzelę z GFBczka. Jakieś parę golda uzbieraliśmy, kuszę sobie bardzo chętnie przytulę. Albo nie, bo potrzebuję na double axa kapa. A nie wiem, czy... Nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał tego kapa. Czasami harczyk pobuchł, no. Niestety, dzisiaj akurat harczał trochę. Mam nadzieję, że... po prostu jakimś kłakiem się tibijskim zakrztusił, wiesz co chodzi? Nie wiem, co jest z tym kotem. Ale nie no, że już jest ogólnie poprawa, nie? Na szczęście. Si habla español, pero un poco amigo. Jugador ahora en Tibia con mi familia. También stream ahora. Coś tam umiem, ale takie wiesz, kali jeść, kali pić, ale wystarczająco, żeby gdzieś tam się dogadać. Już sam nie wiem, kto na kogo, stary, bo to się tak dzieje na tej TV tutaj, że kurwa już nie wiadomo, co tu się dzieje, w sensie ja nie wiem. To się co chwilę inaczej chyba dzieje, wiesz? Tu się jedni biją z drugimi, zaraz się okazuje, że z tamtymi, później z tamtymi, zaraz z tamtymi i tak jest. I nie wiem, szczerze powiedziawszy. No ja się nie biję, więc nie wiem. Zresztą ja jako streamer i tak, wiesz, nic bym nie wniósł do wojny, prócz tego, że moi kompadry by padli przeze mnie, bo by ludzie widzieli na streamie, co ja robię, nie? Więc to i tak by się jakby... O, dobrze powiedziałeś, dobry walczy ze złymi. Tak jest. Dokładnie. Jest też dobry streamer z Niemiec, Librok. A w sensie, no, kojarzę go, co tego co zakamieniowali, kurwa. Kamieniołom dostał i go zabili kamieniami. To jest ten taki wiking. Też spoko mi się tam, czasami wpadałem do niego na streama. Na statkach spokój mówisz, że jest? A czemu jest spokój? Aż dziwne. Mój bien, Pudzian I, Jan Paweł II. Trzymaj się, Gorguś, lecę w kimę. Dobranoc, byczku, wszystkiego dobrego. Gdzie filmik o Gildii Recon? Gdzieś tam planuję o tym film, ale na pewno nie w formie, wiesz, ASAP. Się zajęli czymś innym. Daję. Zaraz oddamy respa, ja mu trochę wyrzuciłem tych itemów, niech sobie ziomeczek pozbiera, bo wiedziałem, że tam potrzebował trochę luta. Tak, zrobimy dobry uczynek jeszcze. Siema Marcel, witam serdecznie. Dobra, musimy poczekać, kto się trochę zrespi, bo inaczej nie będzie miało to miejsca, nie będzie miało to sensu, ani nic, kurwa. Wiesz, filmiki to jest za mało, bo filmiki to tylko filmiki, ja muszę historię stworzyć jakby, nie? To ja zrobię na podstawie tam paru filmików. Nie znając historii, nie? Ale ja kojarzę tą gildię. Gdzieś tam mi się obiła kiedyś o uszy. No, kurwa, rakieta. Sufnik Hter, 5 złotych. List wysłany. Dziękuję za pomoc, uśmiech. Zajebiście, Mortko. Dzięki wielkie za donejcika, piąteczka do ciebie. Dziękuję również. No, jak będę szedł do depo, to ci coś tam, wyślę ci tam jakieś, jeżeli 1K, żebyś miał na ruchy chociaż, nie? Żebyś sobie mógł jakąś broń kupić. Gdzieś tam może jeszcze jakieś Dwarven Shielda, czy coś znajdę, nie wiem. Rzuć drab z historii w punktach, ale ja nie znam historii. Zachara, masz do niego jakiś ten, dojścia? Marcel, mam 61 level, wiesz? Spoko, Richie. Pamiętał o Thunderhammerze, że był na Ani. A jak? Oh. Siema. To jest mag. 61. Siema. Kurwa, zapomniałem HMM-a zrobić. Ślepnąc od wiader. Dwa plecaki HMM-u zrobione. I teraz ciekawe, czy by się dało Black Runy tutaj kupić. Mam kasę? Nie mam kasy już. Dobra, to na razie się wylogowuję. 54 Magic, 61 level, wiesz, przyjacielu. Dobra, wdupcymy jeszcze. No, no kolację mam chyba jakąś sałatkę, kurwa. Sałatka śródziemnomorska z makaronem pełnoziarnistym i fetą. A, widzowie, serfeta będzie. Siema American. Siema. Ile do levela? 13%. Siema widz. Yo. Yellow, hello bro. Dzięki za followka. Witam ja widz, a jak? Jak chcesz temat o jakiejś gildii z old serwera nowa, to mogę ci dać namiar na Wolka. W czasach, gdzie top 1 był dwusetny MS, to Wolek miał tam jednego z top eków. O, Pewka, możesz do mnie napisać na Discordzie. Jak dasz radę, to będę wdzięczny. Byku, gdzie 20 levelem skoczyć na Tibiantisie? Możesz pójść na przykład na Arutank i tam na Dwarfy sobie pójść. Tam na pierwsze na sam dół idziesz, na południe, dosłownie na sam dół i tam są dwa piętra Dwarfów. Tylko że na tym drugim piętrze są same guardy, to tam cię zadupcą. To tam nie, ale na te pierwsze piętro spokojnie mógłbyś sobie pójść. Mów co dzień? Tak osobiście polecam zrobić. Czekajcie. No, że sobie ogarnę, akurat czekam aż się zrespi. O. To zajebiście. No to jak coś, jak ten, to bardzo chętnie. Najlepiej na Discordzie info jakieś jasne, nie? Muli mi tutaj internet, nie wiem czemu. Coś Wi-Fi przymula. Co jest, kurde? To jest, kurde, raz, dwa, trzy. O jest, chyba już się obudziło. Czekaj sobie to Dobra, dzięki. A jak? Kurde, no nie wiem, teraz jestem już taki najedzony. A mam jeszcze tego. Elo. O! Ciemka. Chętnie. Daje się 5K, myślę, że okej teraz. Yo! Subik wjechał. Dziękuję bardzo. Tronku. Pierwszy sub dzisiaj. Piącha dla ciebie, Tibijska. Gracias. Siemano. Aha, słyszysz? To zajebiście, dobra, dzięki. No nie mam, nie robiłem tego Noble Armora, wiesz? Nie mam klucza, więc nie mogę ci ani dać, ani odsprzedać, ani nic ci nie mogę, no bo nie mam. Najprościej tłumacząc, wiesz co dzień? Najprościej rzecz ujmując. Hej, Akantix. Hej, Akantix. Dam radę, no to jak ogarniesz coś mi coś tam ogarniesz mi, ziomeczku mój drogi, no to spokojnie. W ogóle już 23 prawie. Gdzie kończą się GFBki? No nie mów, że GFBki się kończą, widzowie. Pamiętam, klawiaturka, siema. Żeś, to teraz już wszystko jasne. Wiem, z kim rozmawiam. Dobra, powinienem oszczędzać te GFBki, ale to nic mi nie da. Tutaj mamy, wiesz, tu moglibyśmy na przykład tak biec bardziej, gdzieś tam podłapać tych potworków trochę, a gorzej jak się zaraz kurwa skończą te, nie? Się skończą GFBki. Pach, tak jak teraz to ma miejsce. Nie no, poczekamy. Nie no, już trzeba będzie to tako zrobić. A te na dole będą musiały poczekać, nie? Ale tutaj mamy te dwa, trzy mamy. No dobra, no to hono tu. Komachia. Tu kurczę tibijski kija. Ban za niewinność. Wiadomo jak to jest, nie? Tag life, the hate you gave. Little infants fuck everybody. HMM-ów dalej dużo. A to oznacza jedno, że Giorgini idzie na refila. Tak jest. Akurat się zrespi trochę potworków, 11% na level. Nie pije wody, wiesz? Nie pije wody. Masachery. Siema. Klawiaturka wpadał parę razy. Yo. Długo na MC latałeś, zanim cię dorwali? No widzicie. Jakby boty i tak dalej, no mogą kończyć źle, nie? Czekajcie, ja w ogóle mogę trochę rozszerzyć i trochę mógłbym dać kamerę w dół. Widzę, że mi trochę ucina, nie? To tyle zrobimy. O, myślę, że teraz będzie spoko bardziej, nie? Czy nie? Chyba lepiej. Ile banasów poszło? Jeden plecak, a drugi jeszcze pełen. Ty, mam za dużo banasów, wszystko jasne. Ten jeden plecak trzeba wydupcyć, dlatego tak mało kapa miałem. Dwa miechy latałeś? No bo ogólnie to wygląda tak, że GM-owie często wyczajają wcześniej kogoś, tylko czekają aż zaloguje na jak największą ilość postaci, żeby później im zrobić coup de moi. Jedna osoba jest po mnie, wiesz? Jedna osoba jest po mnie. Ja sobie jeszcze trochę polatam. O, hi. Ja bym kupił parę tych, nie? Czekaj, wyrzucę ten hajs na chwilę. Fajnie, ma miejsce akurat. Mogę ci wpisać zaraz, no. Wpiszecie, nie? Nie mam problemu. Szczerze, trochę bez sensu, bo dwa inne internety. Możesz mieć nawet 15 innych internetów, to i tak cię znajdą. Ja robiłem już o tym film, że wiesz, że oni mają swoje patenty. VPN-y i tak dalej. To nic nie da, widzowie. Es sosito, to nic nie da. A jest list, dobra. To wyślę ci teraz na ruchy, nie? Żebym nie zapomniał. Wykurwisty night. Ej, a nie podałeś miasta, byku. I skąd ja mam wiedzieć, że ja mam ci coś wysłać? Wykurwisty najcie. Jak ty mi miasta nie podałeś? Miasto, ciasto. Ej, dobra, tych HMM-ów chyba tyle nie potrzebujemy, co? Albo dobra, zostawmy tyle. Nie ma co kombinować. Ale GFB-czki na pewno potrzebujemy. Oj tak. GFB-czki są wręcz obowiązkowe. Zawsze dojdą do boterów. Zawsze dojdą do boterów, widzowie. Także... ogólnie wiadomo, każdy robi co chce, ja tam nikomu nie będę mówił co ma robić, ale, osobiście odradzam bocenia. Karlin, byku. Dobra, wyślę ci parcela, to zamiast masy to ci wyślę po prostu ta 1K, żebyś miał na ruchy, nie? I tutaj na katakumby Darasie, gdzie się latarnie podpala, żeby zejść niżej. Co? Jakie katakumby? Na tym Bitlisie trzeba kupować płaca? No można, ale nie trzeba, nie? Można, ale nie trzeba. Aha, to takie patenty to wiesz, wykurwisty night to było, nie? Wykurwisty night, tak? Karlin, dobrze mówię, czy nie? Czy źle zapisałem? Weźmy popraw jak coś. Dobrze napisałem? Bo tam jeszcze Huber Szefa muszę dodać do listy. Dobrze? Nie wiem, czy ci nie pierdolą name'locka za przekleństwo słowniku. Ale może ci się przyparci. A, wy tam gadacie między sobą, okej. Dzięki, Emantris, dzięki, piąteczka, dzięki za followka. Richie Official. O, dobra, poszło. Wysłane 1K. Czy ja w ogóle tam nie potrzebuję tej, nie? Showella, więc tak naprawdę mógłbym wziąć więcej giveback'ów, ale dobra, już dupcyć to. Lecimy z tym. Ciekawe, czy mam jeszcze jakieś life ringi. O kurde, life ringi się skończyły, widzowie. No. Reklama za siano oczywiście. Wiadomo, że nie za free. Ale będzie streamek, widzowie. W premierę będzie. Lecisz na mino? Tak, ja jestem na minusach cały czas. Idę jeszcze na chwilkę pobiegać, no. Ale jest tam ziomeczek, a później jeszcze będzie Hubert Szef, wiesz? Jest taka osoba na Tibeticie, która robi nam te kuruny i nie nam żywi od dłuższego czasu, bo ma jakiś sposób na 100%. Na pewno się znajdzie ktoś taki, nie? Ale wyobraź sobie, jak to będzie bolało później, jak zostanie usunięty, nie? Szkoda konta w sensie, nie? O to mi chodzi. Czy wyczyszczę? Oczywiście, że wyczyszczę, jasne, wpadaj, byku. No problem. I tak tam expert, to wiesz. O właśnie, tu jest jeszcze jeden live trick, ale zajebiście. Richie, jutro przyjacielu nie będzie streama w ogóle, bo ja w piątki i w soboty nie robię w ogóle streamów. Dzięki za suba. Nie robię, bo po pierwsze jutro jadę teledysk kręcić. Rano mam trening, później pracę, później teledysk do nocy. A no, wpadajcie, jak ktoś chce questa, to chodźcie. A później ten. Jak ktoś potrzebuje luta se pozbierać na szybko czy coś, to też sobie może pozbierać. Choć najlepiej jakbyście zostawili tego luta, bo tutaj jest taki jeden początkujący gracz też, który zbiera tu luta, zostawił mi respa. Taki w porządku ziomeczek. Także chciałbym mu się wynagrodzić tym, żeby sobie mógł wyzbierać całego luta. Będzie zajarany pewnie. Dobrych informatyków ciężko złapać. A jak? No wiem, jak to jest, no. Palenie godzin nad godzin, tak jest. No ja, wiesz, ja to jestem przyzwyczajony, nie? Bo ludzie sobie myślą, że popracuję youtuber 2 godziny na razie. A ja pracuję, wiecie, też kurwa od rana do nocy codziennie, nie? Wiadomo, że stream to nie praca. Ale jak sobie dodasz, wiesz, streamy, odcinki, montaże, filmowanie, to nagle się okazuje, że 14 godzin dziennie, ale ja to lubię, więc ja tego nie nazwę pracą, nie? Wiadomo, że gdzieś to tam męczy i wkurwia czasami, bo wszystko wkurwia, nie? Ale ogólnie fajnie jest. Innym razem wpadniesz z niespodzianką. Spoko, spoko, dziękuję. No po prostu ja nie robię ten, taka zasada, wiesz, też z ziołką trzeba spędzić czas i tak dalej. Wiesz jak jest, nie? Ale jak coś, to zapraszam prawdopodobnie w niedzielę wieczór. Czy waliłeś koks z popkiem? Nie, nie walę, wiesz. Ja ogólnie sportowy tryb życia, teraz jestem w ogóle od 3 miesięcy jestem na cateringu cały czas. Dietetycznym. I zbijam wagę. Choć w sumie koks by pomógł, nie? Ale nie, ja no sportowo, nawet alkoholu nie piję. No nie no, w jednego to nie będę strzelał z tych, nie? Od 3 miesięcy nawet browara nie piłem, ani nic. No. Wiesz, nie trzeba robić tego samego co inni, nie? Kurwa, źle poszedłem, w ogóle mnie uderzył. Dawaj no dechę, nie tylko przed kompem. Nie siedzę tylko przed kompem. Trenuję od 4 do 5 razy w tygodniu, gdzie średnio na każdym treningu spalam po 1000-1500 kalorii. Z czego 2 razy w tygodniu mam sparingi, 2 razy w tygodniu normalny trening techniczny, czyli 4 treningi. I 5. trening to jest trening taki siłowy z trenerem osobno. Nie wiem kto jest po mnie, nie pamiętam. Później zobaczę. Tak z głowy ci nie powiem. Także wiesz, jutro rano też przed robotą jeszcze trening robimy, jedziemy na kuźnię. Boks z rana musi być. Później praca. A później jadę jeszcze teledysk kręcić, to pewnie do nocy. Locarto from Morta, pakuj walizę. Pokasowe. Yo. Yo, 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 yo. Znaczy jakieś dobre miejsca do skilla. 69 skill. Szybko padają. Może slimy powoli już. Pobek też na sportową. Dobra, no. Na desce już dawno nie jeździłem, bo mi się nie chce na razie, wiesz? Mnie to denerwuje, bo po polu nie ma gdzie jeździć, kurwa. Ja już to co w Opolu się dało, to już sobie, wiesz, porobiłem, pojeździłem. Dla mnie ziomeczki prawie w ogóle nie jeżdżą. Samemu mi się nie chce. Pod YouTube'a nagrałem już, kurwa, z 700 filmów. Nie chce mi się już. Teraz fokus na boksie. O, jeszcze tutaj idzie. No, na 2 hity zleciał. No i to jest piękne. Czy jest drugi Minomax się zrespił, czy nie? Nie, drugi jeszcze nie. Param pam pam param pam 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 param pam param pam 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 pam. Yo. Quest? Dasz polizać? O. Jaki masz M-level na tym magu? 54. 54 i prawie pół. Kurwa, coś mi jakiś taki kaszel już złapał. Bardzo ładny? No myślę, że taki średni, kurde. Jak mam być szczery. Bardzo ładny to ja miałem wcześniej, na poprzednim magu, to tam miałem 61. To był bardzo ładny. Tutaj też planuję taki zrobić. Miałeś większy. Tak jest, miałem 61, ale to było na innym magu. Tatę sprzedałem, jak robiłem przerwę z Tibią. Mykam spać, o 5 pobudka. Essa, trzymaj się. Tori, trzymaj się, dobranoc. Jumek, tutaj mam 54. Nie ma problemu, no problem. No, już mi się nie chciało grać wtedy. Myślałem, że już nie wrócę. Albo wrócę za rok i sobie kupię co innego. No i w sumie tak było. Czekaj, w sumie go zaduptę, żeby... Nie wiem, ja tak mam, że... Teraz już wiem, żeby sobie zostawić te dwa konta, żeby tego, wiesz, nie sprzedawać, nie? Tak, no wiadomo, że to i tak jest robione długo. Do bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Bolimy go na dziąsło. Co luba. Co lubka z winosem. Idzie ktoś jeszcze? Pędzę na questa AB. Poczekajmy jeszcze na ziomeczka jednego, co? Tak na szybkiego. Pam 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 pam. Essa. Essa. Yo. O. Idziemy, chodźcie, chodźcie. Chyba wszystko wybite będzie już, tak mi się wydaje. Ale może być jeszcze, że nie. Nie wiadomo, choć... No dopiero wyszliśmy tu przed chwilą, więc... Raczej powinno być wszystko wydupcone, nie? Chyba, że jakieś pojedyncze minomagi czy coś tam się zrespi. Dobra. Dawaj tutaj, wariacie. Siema Gorgo, powiedz mi, ty grasz tylko na Tibiantisie czy na Reelu też? Ty co, głównie na Tibiantisie, na Reelu mam postać. Gdzie ty poszedłeś tym harem? Tu. Do której masz dzisiaj streama? Yo. Tutaj, przyjaciele. Niedługo kończę. Jakoś tak o... chwilę po 24, bo muszę się wyspać przed treningiem, wiesz co chodzi. Jeżeli się uda, to chciałbym level wbić, ale nie wiem, czy mi się uda, ale się postaram. O, coś się dzieje. A co? Co Richie? Richie Rich w ogóle, ty mi się kojarzysz z ksywą Richie Rich. Spierdoliłem, ale biegnę. Biegnij, biegnij, Essa. Czekaj, zobaczę, czy jest wybite. Jak jest. Jest wydupcone, no. Param, pam, pam, pam. Oni sobie już chyba dojdą do wyjścia, nie? Czy może im pomóc trochę? Ten to w ogóle wali solówę jeszcze tutaj z Mino Orcherem. Sorry. Też tam na Reelu też sobie pykam. No, ale bardzo mało na razie. Niestety... Nie da się za dużo. No to zajebiście, to wiesz jak to jest, no. Wiadomo, że tam wiesz, już żadnym mistrzem nie będę ani nic, ale chodzi o samą zajawkę, nie? Widziałem serwer, ten Soul of Elysium, ale on mi się nie podoba. On mi jakoś nie siedzi mi za bardzo, wiesz co chodzi? Esunia. Jakoś ułożenie mi się nie podoba. Kurwa, te chrząkanie mnie denerwuje. Leci jeszcze pełno baki do nas. Pełno baki. Pełno baki, pełno baki, pełno baki, pełno baki, pełno baki, pełno baki. Pełno. Już prawie. Leci pełno baki, proszę państwa. Przyprowadził kurwa waspa. Dobra, waspy do wora. Jakiś niedobry kaszelek mi wziął. No tak wiesz, no to do 24 myślę będzie streamer. No chciałbym ten level kurde 62, by się udało, to by było super. Szkoda by było, tak wiesz, teraz kończyć. Ja muszę zabić kurde, bo te minomagi mogą zadupcyć widza, a nie chciałbym, żeby widz umarł. HMM-y nie działają, mordo. Na minomaga. Właśnie w tym problem, że HMM-ki nie działają, nie? Teraz Adam prasa rodzina, musiałem odbić od tego, bo czasami po turnieju wyglądałem jakbym z poligonu wrócił. Rozumiem, ale to co, już w ogóle nie ćwiczysz? W sensie, wiesz, nie musisz chodzić na walki, nie? No i jessa. Odprowadzamy widza. Chyba, że już wiesz. Chyba, że cię już tak korciło, że musiałeś, nie? Ach, który ty masz level w ogóle tym pełnym baki, co? 21 level, to już jest tu. Poka brydlaka, oponenta. Halo, El Rubio. Show mi bydlak. O, nie ma problemu. Halo. Expiole mi tu robi na minusach. Wariacie. Pickers. Stary tu expi. Muszę, wiesz, muszę mieć co zabijać, byku. Na statek, no to czemu od razu tak nie mówiłeś? Ile potrzebujesz? Masz na ruchy, byku. Żebyś miał na stateczek. Mogłeś od razu tak mówić. Po co się masz męczyć? Nie ma problemu. Proszę bardzo. Tak jest. W ogóle już ten, nadchodzi taka 24, to mimo tego, że jest prawie 200 osób na streamie, to wyczuwam taką ciszę. Tibijską ciszę. Nie chciałem dupy zawracać. Nie no, luzik. Aha, miałem ten nick zobaczyć dla ziomala. Chyba ktoś się, Hubert się pytał? Leżą w łóżku z laptopami. No coś w tym jest, ja też tak robiłem, nie? Critic Acid Cycle. A później Hubert Szef. Siemka. Ile będziesz? Statek OTS, a jak? Ile będę, byczku? No ja będę krótko, ale później widzę, że jest kolejka tam już, nie? Ja będę 5%. 5% będę. A później się zwalnia, nie? Dobra, muszę tego ringa i tak zużyć. Idę po jakiegoś cukierka, bo mnie ten kaszel denerwuje. Na questa zdążysz. Acid gra? Nie, to nie ten acid. Czekajcie, idę po cukierka. powiem ci, że Attila mi brakuje. Był odklejony, bo był odklejony, ale był na pewno ciekawą personą. Czasami fanom do klubu, ale tego posparingować z młodymi, żeby pokazać starą szkołę, ale bitki amatorskie już odpuściłem, młody rośnie, jemu przekaże wiedzę. Zajebiście stare, no takie coś to ja kocham, takie podejście. Ja sam, mam nadzieję w przyszłości, będę mógł też coś takiego zrobić. I też pod warunkiem, jeżeli będzie miał zajawkę, nie? Ale dzisiaj od mało lata można, wiesz, tą zajaweczkę gdzieś tam wpajać. Kurde, ale mnie ten taki kaszel wziął. Dzisiaj biegałem na tym śniegu, musiałem biec daleko, znaczy daleko, nie daleko. Musiałem biec 3,5 km do mechanika po auto, bo musiałem jedną rzecz zrobić z pracy i się zagapiłem i już patrzę, o kurwa. I 30 minut z buta musiałem iść po auto, no to wiadomo, nie zdążyłbym, bo miałem 10 minut po to, żeby być po to auto, obiecałem, że będę na czas, więc musiałem biec. Ale dzisiaj strasznie niezdrowe powietrze było w Opolu. I teraz zaczynam czuć trochę. Nie wiem, miałem, bo mnie kaszę w mikrofon, jak coś to mówcie. No, z motorem to jest kurwa przypał, nie? Jeszcze jak zobaczę, jak stary nadupca. Też w ogóle będzie jazda. Można by zgaszę do światła. O kurde, ładnie, zajebiście, to ty kozak jesteś, ja to wiesz, ja to sobie tak amatorsko do zajawki dla siebie, kurwa zajebiście. Zajebiście, mega. To Damiana Durkasza, znasz? Mój ziomal ze Śląska. Dwa lata kickboxingu, 3 lata Krav Magi. No też dobrze. U nas dopiero pierwszą szkołę kickboxingu teraz otworzyli, czajcie. Dokładnie to w 2023 otworzyli pierwszą szkołę. Tak to przez całe życie po polu nie było szkoły. Jak kręgosłup? Ale są spoko, nie? Gdzieś tam mnie pobolewa i tak dalej czasami. Ale też dużo siłowo teraz pracuję. Gdzieś się trenuję dużo siłowo. Gdzieś tam trener mi pilnuje. Wzmacniamy mięśnie głębokie. Wzmacniamy, wiesz, to co on każe. Jakby moje wyniki badań po operacji i tak dalej otrzymał. No i ja czuję mega różnicę, nie? Czuję mega progres fizyczny też, nie? Ja nie chodzę na siłownię. To są ćwiczenia takie... kurwa, ja się na tym nie znam. To jest jakby... To jest trener od przygotowania zawodników. Żeby, wiesz... Żeby moje nogi długo wytrzymały podczas walki. Żeby moje ręce nie opadały podczas sparingów i podczas walki na przykład. Ja ogólnie nienawidzę chodzić na siłownię i nie lubię jakiegoś podnoszenia hantel i tak dalej, ale kiedyś jak chodziłem za mało lat, jak miałem zajawkę, to stówę podniosłem. Stówkę podniosłem, teraz bym się zesrał, abym nie podniósł stówy. Teraz to bym pewnie podniósł 80 z hakiem czy coś w tym stylu. Ale... kiedyś to ponosiłem więcej. Kiedyś ćwiczyłem parkour bardzo długo. No dużo, no też mi się wydaje, że 100 to dużo. A w tamtym roku miałem taką zajawkę, przez 2 miechy chodziłem z ziomkami na siłkę, ale to właśnie... U mnie problem z siłownią jest taki, że mi się nie chce chodzić na siłownię. Ale wiesz, tam akurat 2 moich przyjaciół mnie namawiało i gdzieś tam, póki chodziliśmy w trójkę, to jeszcze chodziłem, nie? Tylko wtedy było mało boksu, więc mogłem sobie na to pozwolić. No to wtedy podniosłem chyba tam 85, coś, nie pamiętam dokładnie, albo 82,5, jakoś tak, nie? Ile ważę? Teraz? Teraz ważę 82,5, a ważyłem 87 przez kurwa browary, nie polecam. No. Przez browary ważyłem 87, prawie 88. A w jednym momencie pod 9 dych podchodziłem. Kurwa, straszne to jest. Dlatego teraz od 3 miesięcy jestem na cateringu cały czas. Dietetycznym. Pół wypłaty na to idzie, ale mam nadzieję, że chociaż... że chociaż wiesz, zdrowie na tym wyjdzie na plus. 178 cm dokładnie mam. Czy truje robiłem na desce? Robiłem trochę, ale przed operacją kręgosłupa. Wesa? Kurwa, czemu ja piszę tutaj? Nie no, dodali ulepszony Ankrak Moon. Chyba Leo rozdupca ścianę. Dodali ulepszony Ankrak Moon przerobiony. I na pewno jeszcze coś dodadzą. Na 100%. O. Esa. 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 No nie dodają coś... A, to już czytałem. Ulepszona. No dobra, przerobione. Ale wiecie, jakby tutaj było, kurde, takie tomby i tak dalej, to by było za przypołową, nie? Tak, dokładnie, no. Lepiej ćwiczyć, bo nigdy nie wiesz, co się stanie. Tak, też słyszałem plotki, że jest nieodkryta. Biecebulandia, biedny kraj. Coś w tym jest, no. Bez kitu. Ale wiecie, jak to jest. Lepiej umieć niż nie, bo nigdy nie wiesz, gdzie się czaisz truks. Ale mnie tak chrząkanie wkurwia. I to tak konkretnie. Czekamy chwilę, aż się ten... Ja przy okazji przeczytam sobie zaległe wiadomości. Fajnie by było, jakby po prostu taki serwer starczający przez TB870 co jakiś czas aktualizować się do 8.6. No ale to wiesz, to programiści by się zesrali przy tym robiąc, nie? Szpic do roboty przy czymś takim jest. Tak jak w Fortnite na przykład, nie? A mnie ten kaszel wziął, ja pierdzielę. Jeszcze trochę brzucha muszę zejść, no. Po tych browarach trochę jeszcze. Te 2 kilo chcę jeszcze zejść, nie? Trener mi zawsze powtarzał następnego łoty z dodatkiem Aliego. Motyla w ringu, ale to dawne czasy. Zajebiście, stary, a masz jakieś filmiki jeszcze? Aha, dobra, teraz widzę, napisałeś ten wyżej, nie zauważyłem. A wpiszę sobie, później poczytam. Tibiantis to całe nasze życie. Dodam sobie do tego do zakładki, żeby sobie pooglądać, później poczytać. Zajebiście, fajnie. Bardzo mi miło, cieszę się, że takiego kozaka tutaj mamy bokserskiego. Zajebiście. Mam jeszcze eko, oczywiście, że mam. No, nie sprzedaję eko, nie? Oba konta są moje. Ekiem czasami robię jakieś serwisy czy coś w stylu, albo sobie sprzedaję luta. Tam też mam dwóch bedmakerów, mam domek, więc wiesz, też nie świruję pawiana, nie? Ja nie na bieżąco, bo korzystałem z końcówki sezonu. Ja mam 40 RPK już. Ale gdzie? Tutaj czy na Nostalerze? Jak myślicie? Zrespiło się już w miarę? Tutaj ludzie by sobie mogli zajawkę dzięki tobie złapałem. No to kurwa, no to się cieszę. Na Tibiantisie. Uuu, dobrze, dobrze. To ładnie lecisz, to ładnie lecisz. To spoko. Ojebiście. No wiesz, ja też nie będę cię ściemiał, że wszystko pamiętam, bo ja nawet nie pamiętam czasami co pisałem z własnymi kurwa z ziomeczkami z RL, nie? Ale jakby jaram się, że gdzieś tam wiesz, że to tak powiem mogłem, o level up, że mogłem dodać swoje 5 groszy do twojego rozwoju w TBIC. Cieszę się. Więc wiesz, wejdziemy od razu jeszcze na mojego Discorda. O, tutaj. O kurwa, czekaj, nie tak, o. Essa. A tutaj, o. Essa. Level up, widzowie. Haha. Fajnie, cieszę się. Nie miałem jeszcze tego. Może skojarzysz, ale z 3 miesiące nie było. Ziomek Notendura, aha, no dobra, no to od kocy, okej, dobra, już wszystko jasne, no to tak, no to pamiętam już, no. No, bo to też inaczej jest jak się powie od kogo się jest, na przykład, nie, a że z kosą to ja się znam chuj długo, no to też łatwiej było mi teraz skojarzyć, że to tak ujmę. Level wbity. Enduro, no enduro, ten Stevie masz na myśli. Stibiantisa enduro. Aha, kurwa. Dobra, myślałem, że mówisz o enduro, że od kosy. Bo od kosy ziomki też zaczęły grać i pisali, jakby im pomagałem. Myślałem, że ty jesteś, że jesteś od kosy. A, no to widzisz. To... zbieżność nazw stała się. Beka. Kurde, no tak chujowo się respi, powiem wam szczerze. Zaraz wolny resp się robi, nie? Ile jest miast na Tibiantisie? No trzeba byłoby, kurde, policzyć, nie? Co my tu mamy? Te wszystkie klasyczne, nie? Plus Arutang jeszcze dodatkowo, który jest jeszcze randomowym miastem. Że to tak ujmę. W sensie... stworzonym, nie? Stworzonym od zera. Od zera do tibijskiego Menela. Umbrella. Tak z głowy to ci nie powiem ile jest w sumie, nie? Nawet nie wiem, no tak. Ktoś dupnie z głowy ile jest? Dam 20 paysafe card. No ziomeczek jakiś tam spamuje reklamami. A niech se spamuje, kurwa. Raz napiszę na godzinę, to się nic nie stanie. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, no to tym OTS będziemy próbowali ruszyć na początku stycznia. Boże kurwa, na początku lutego. Miało być pod koniec stycznia, ale prawdopodobnie nie zdążą chłopaki. Bo już mi pisali, żebym raczej nie zajawiał na styczeń. A ja też ich nie będę, wiesz... nie będę nikogo poganiał, nic w tym stylu. Wiadomo, niedługo później się będzie robiło ciepło i tak dalej, więc trzeba zrobić tak, żeby wiesz... Stronka jest już, no ale oczywiście jest wyłączona i nikt jej nie widzi prócz nas. O. Właśnie, bo Anchoracum to w sumie nie wiadomo anglicznie. Ja muszę zobaczyć, czy kod robi zadymę, czy mi się tylko wydaje. Ja co w ogóle strzelam z HMM-ów kurwa w Minotaury, nie? Realera, to... Ale on chyba tam tylko współpracuje, czy ma jakieś udziały, punio. A jakaś flagma mi się odbiła. Jech, wypuść, kurwa. No elo. No wiem, no. Ale to wiesz, no. Dobra, widzowie, ostatnia rundka. Ostatnia rundka i idziemy spać, bo rano na trening. Właśnie budzik sobie od razu ustawiam, żebym nie zapomniał. Aha. Budziczek trzeba ustawić, moi drodzy. Zegar. Minutnik, nie. Alarmy. Jaki jest jutro dzień? Piątek. O, to myślę, że tak 8:15. 8:15 będzie dobrze. Piątek. Piąteczek. Piątunio. Tak jest. Spoko ziomek jesteś, pozdrawiam, a dziękuję bardzo. Ten gardu, pozdrawiam cię serdecznie również. Na razie trzymaj się, już się zaczną, co się zacznie? Trzymaj się, dobranoc. Ja też zaraz dupcam, nie? Jeszcze jedną rundkę walniemy, moi drodzy. I pakujemy manżur, ale fajnie, bo mieliśmy jeden OTS, mieliśmy drugi OTS, mieliśmy fajnego streamka, myślę, że każdemu się podobało, nie? Już się zaczął, już się zaczął piąteczek, a no tak, bo już jest... Po 24 choć ja jestem chyba z tych ludzi, co dla mnie jutro dopiero będzie piątek, nie? Oficjalnie. Te helmet, ale co? Crown Helmet czy Crusader Helmet? Te Crown Helmety to w różnych cenach latały, powiem ci szczerze. Chyba teraz koło 5-7 mi się tak wydaje. Nie są tanie tutaj na TBNT-sie. Nie chcę się w błąd prowadzić, czekaj, zapytam widzów, może ktoś będzie wiedział teraz. Bo ja dawno nie widziałem tego Crown Helmeta. W jakiej cenie jest? Orientuje się ktoś? W jakiej cenie są teraz Crown Helmety? 6-7K. No, czyli dobrze powiedziałem. Powiedziałem chyba 5-7, tak? Bo tak powiedziałem. Choć nie wiem, czy tak powiedziałem teraz, sam już nie wiem. Nie no, 10K to jest za dużo, no. 10K to jest za dużo, ale musisz mieć świadomość tego. Oli Punio Gaming, dzięki za followka. Musisz mieć świadomość tego, że kurde, jest ich mało, nie? Deficyt jest. Ej, moi drodzy, przy okazji, korzystając z sytuacji, Nightbot mi przypomniał. Zapraszam was wszystkich serdecznie na Discorda, będzie mi niezmiernie miło, jak dołączycie. Zróbcie to dla wujka Giorginiego. Wujek Giorgini. Zapraszam was na Discorda, wbijcie do mnie. Tutaj catering mogę wam dać trochę do jedzenia. To czekamy sobie jeszcze chwilę. Powiem mu, żeby spadał na drzewo. No i wszystko na temat. Zapraszam serdecznie na Discordcika Essa. Lecymy. Także wbijajcie sobie, tutaj gadamy. Opa, szczotka dla... Czekajcie, sorry. Co to jest? No kurde, ale taka szczotka na parę, czujecie to? Yo. Ciekawe, ale mój się aż tak mocno nie leni, więc nie wiem, czy jest sens. Ja już biłem. No i zajebiście, dziękuję. Ciekawe, po ile jest ta szczotka parowa? Libijska szczotka parowa. Dobra. Jeszcze zrespiło? Nie, no jeszcze chwilę by trzeba było poczekać, nie? Na bank się jeszcze nie zrespiło, ja jestem niecierpliwy. Muszę się pokręcić tutaj jeszcze, o może zrobię z nim solówę po prostu. On będzie moją klepsydrą. Albo nie, bo samo sobie go bije. Albo będzie klepsydrą tylko na full defie, o. Na full defie będzie, jak klepsydrą będzie moją. Już 24 to można na wszyscy lulu, co? Też taka godzina. Raczej każdy już będzie chciał iść spać, nie? No ale co, jak coś to wiesz, prawdopodobnie, nie obiecuję, ale prawdopodobnie widzimy się w niedzielę wieczorem. Ale no tak jak mówię, nie daję sobie ręki uciąć. Ale na pewno w poniedziałek wieczorem, nie? Na bank poniedziałek wieczorek. Wieczorek, lol. Wieczorem. Dobra, ostatnia rundka. A ten, w niedzielę albo w poniedziałek, zależnie od tego, kiedy będzie stream, moi drodzy, to pójdziemy sobie na Nostalerce też zwiedzić innego spota jakiegoś. Myślę, że możemy przekombinować, trochę pokombinować i poszukać czegoś fajnego jeszcze, bo tam też jest wspólność tego dużo. I może też na Tibiantisie próbujemy znaleźć... O, nie mam tego Gradluxa? To chuj, to utewoluc. I popróbujemy czegoś tam jeszcze, wiecie, poświrować sobie. Ej, denerwuje mnie ta strzałka w prawo, nie? Normalnie mi postać czasami idzie sama w bok. Jest to uciążliwe, powiem wam szczerze. Będę musiał spróbować to jakoś, nie wiem, przemyć, przeczyścić. Jakkolwiek to nazwać. No. Nie no, chyba jednak z tej strony. Tutaj lepiej zdaje się na tym, nie? Tu nigdy nie wiesz, gdzie czai się sztruks. Najgorsze jest to, że ja tu nie widzę, co się dzieje. O, jak dużo potworków. Negusta. Myślisz, że jest spoko oko, a tutaj się okazuje, że jest 16 potworów na klasie, nie? Widzisz, nic nie widać, bo mi się różka tibijska skończyła. O kurwa, rakieta jeszcze wjechała. 25 zł. Dziękuję. Na rozwój kanału Plus dziękuję za pomoc na start. Uśmiech mocnej szczęki i wytrwałości w dalszych treningach. Uśmiech. Zajebiście, stary. Tibijskie kurwa serducho. Poczytam sobie jeszcze później, ja sobie zapisałem ciebie tam. Dziękuję ci bardzo za donejcika, stary, dziękuję za wsparcie. Tak jak mówię, tutaj akurat ten hajsik jest przeznaczany totalnie na rozwój gdzieś streamów i tak dalej. Ja sobie odkładam tą kasę też, żebym mógł sobie na przykład pozwolić później trochę zainwestować w jakiś zero etatu, a bardziej w streaming i tak dalej, wiecie co chodzi? Gdzieś tego YouTube'a i tak dalej. Ale to wszystko jednak trzeba trochę więcej czasu. No. Ale idziemy w dobrym kierunku. To w sumie dzięki wam, nie? Bo tak to jakby nie było was, to chuja by było. To ja bym na YouTubie miał słabo, nie? I nie miałbym dla kogo streamować. Ja już streamowałem przez 2 lata dla 7 osób, więc jakoś bym sobie poradził, wiadomo, ale zawsze mi się marzyło, żeby mieć na widownię około 100 osób, a teraz mam nawet po 200. Wcześniej było więcej, ale to wiadomo, zawsze jest taki hype na początku, a później gdzieś tam już ten, nie? Trochę to wszystko opada, ale mega dzięki za wsparcie, nie? Dziękuję bardzo każdemu. Za obecność, za lajki, za sub, za komentarze. No i przede wszystkim za obecność, nie? Patrz, przeżyły skubańce jeszcze, nie? Na pewno przez weekend będę musiał spróbować coś zrobić z tą klawiaturą. No dobra, to by było na tyle, kochani. Wybiliśmy sobie ostatniego respa, jeszcze może górę dół zrobimy. Tu pozabijamy jakieś pierdoły jeszcze, co tutaj biega. Dziewiątym druidem z Battlehammerem. A masz pasa czy nie? Ale Battlehammer to tak słabo ci powiem trochę, no. Łatwo nie będziesz miał. I czy masz pasa? Masz pasa? To na Troleedron. Troleedron polecam w takim razie, no. Wydaje mi się to za najrozsądniejsze. No i zmontowałbym mu Warhammera na twoim miejscu. Dzięki temu co robisz, wróciły wspomnienia z kafejek. No taki był plan, nie? I kup sobie trapa. Dokładnie, dobrze podpowiedział węż. Węż to ma zawsze łeb na karku. Kup sobie jeszcze trapa, żeby ci się lepiej zabijało potworki. To pamiętaj, że musisz zadać chociaż jeden hit, nie? i tym trapem później dobijasz potwora i to jest mega ten... mega OP. Mega korzystne. Polecajka. Polecajka Giorgini. Git, dzięki. Nie ma problemu. Nie ma problemu, powodzenia. Dzięki, Węszu, dzięki, Węszu. Richie również dziękuję za komplemencik. No wiecie, no. Wiadomo, że nie dogodzi się wszystkim, bo niektórzy tam narzekają, że czemu nie ma tego, czemu nie ma tamtego, a gorgo, kurwa, powtarzasz się. No ale... to nie jest tak, że się powtarzam. To są po prostu nowi widzowie i niektórym trzeba powiedzieć o tym, co było wcześniej i tak dalej, nie? Wiesz, zawsze co odcinek wchodzą coś nowi ludzie. To jest trochę ciężkie tak jakby to wszystko później pogodzić, nie? Jednak trzeba nowym ludziom wytłumaczyć, o czym jest ten kanał. Dużo nowych ciekawostek trochę im dać, nie? Ale to na spokojnie. Damy radę, damy radę. Do you say my name? Yes, say my name. 20 mana fluid, yes. Pach. Teraz 18 mana fluid. Ja wiem, że to spadło na ziemię. Jakieś sztuki, ale to na spokojnie. O. Mana fluidki muszą być. Lightringu w ogóle nie mamy, kurde, nie? 5, nie no, może 6 pana fluid sprzedam. A nie spamuj proszę aż tak bardzo tym OTS-em, nikt nie chce go kupić na razie. Task jest. Dobra, myślę, że tyle starczy na razie. Ale fajnie nam poszło, Essa. Kleję runy, piękny nick. Kleję runy. Runy kleję, eje. Lecimy do depo. Przesiągnąłem Chroniego, nie mam podjazdu do tego, co ty robisz. Zresztą teraz z tym hazardem się niszczy. Nie wnikam. Dzięki. No akurat ciężka sytuacja. Akurat skromnie się znam, nawet odcinek razem mamy na YouTubie ze Skorolki. Szkoda, że tak ten, nie? No dokładnie, tak jest. Pozdrawiam widzów. Tak jest. Wracasz może na Mino? Nie. Siemanko. Wolne, o ile inni nie poszli. Zapomniałem napisać temu chłopowi, że jest wolne, kurde. Jak ktoś to jest wolne, nie wiem, czy ktoś tam ten poszedł. Zapomniałem list zobaczyć, kto jest następny. Ale no to sami sobie też. Bierbier. Tam ktoś. No, spać przyjdę. Tak jest. Dobra, nie ma co zamulać. Robimy reloga na Neptuna. Neptunek dzisiaj, no jeszcze robi się trochę tych explo, powiem wam, już trochę ich mam zrobionych. 7, prawie 8 plecaków, nie? Na którą klasa? No po treningu od razu. Jutro na 9 mam trening gdzieś 1,5 godzinki, godzina 1,5, no gdzieś tak to wyjdzie. I po treningu od razu na tego, nie? Pracę. Ale jutro mam zdalne akurat, więc luz. No. A później teledysk jadę jeszcze kręcić po pracy, nie? Także jutro do nocy będę zapierdalał. I nie będzie odpoczynku, moi drodzy. No dobra. Słuchajcie. Dziękuję wam bardzo dzisiejszego streamka, moi drodzy. Gracias por todos. I co? Dla kogo? Nie. Do Dawida Obserwatora. O kurwa, zapomniałem baterię. Bateryjki do kamery. Kamerę schowałem już. I mam bater. Chować jeszcze tego wariata. Do plecaka muszę powerbanka, wiecie, bo mam 2 powerbanki teraz dodatkowe jeszcze pod lampy. Takie fajne miecze świetne mam, mogę wam pokazać jeszcze na koniec streama, taki unboxing, który wam pokażę. Zaczekajcie. Ja tu eksplorowałem tego. Co tu jest? A tu jest ten nowy powerbank, to nie? Tu powinien być ten stary. Moje lampy. Ty, gdzie są kurwa? Aha, tutaj są, dobra. To jest tutaj, dobra. Tu fajne lampy. Którymi można by było się bawić. No tak, no mam muzykę. Taka lampa, zajebista sprawa. Mietnik świetny. Normalnie jak w Star Warsach morda, nie? Palasz, pach. I na dupca, na różne kolory. Stary Star Wars, i zajebałem mikrofon. To ładny Star Wars. No. Że będziemy działać. Będę musiał się jeszcze przygotować. Znaczy wszystko mam prawie przygotowane, baterie naładowane, wszystko i wkładane, zlecak, torba jest schowana do góry, żeby kot nie doszedł do torby, bo żeby mi rozdupcył kamerę. Kamera troszkę alkoholu. I tego zrobić, bo ja nie wypłacę do końca życia. No. No. Wszystko już jest prawie gotowe, więc mogę zdupcać. Zdupcać mogę spać. Tak więc to by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszego streamka. No i co? I dobranoc, nie? Widzimy się albo w niedzielę wieczorem, albo w poniedziałek. W poniedziałek na 100%, a w niedzielę to zobaczymy, czy się uda. Także ja i moje pranie mówimy wam elo. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Yo. Essa.